Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, witam, cześć. Słuchaj, będziemy dzisiaj rozmawiać o twojej krucjacie. na wszystkich frontach, tak podejrzewam. Tak, ale wiesz co, tak odczajnie nie mogę sobie jednego pytania wyrzucić z głowy, czy właściwie jednej kwestii wyrzucić z głowy. Czy ty gdzieś mówiłeś, na kogo głosowałeś w ostatnich wyborach? W wyborach prezydenckich? No. Ja nie, no, mówiłem, nie ukrywam tego. Tak? Tak. Chcesz wiedzieć? Tak? No. W pierwszej turze głosowałem na Roberta Biedronia, a w drugiej turze oddałem głos nieważny. Okej, właśnie. Tak byłem ciekaw, wiesz, w kontekście tego słynnego ułaskawienia, które było już przewałkowane bardzo mocno jako pewien element gry politycznej, to byłem ciekaw, czy właśnie, wiesz... Czy odwdzięczyłem się jakoś Andrzejowi? No, może odwdzięczyłeś się, to za duże słowo, ale czy ty, wiesz, w własnym sumieniu po prostu pomyślałeś, cholera, może jednak to jest coś, co faktycznie do ciebie przemawia i zawierzysz? Nie, absolutnie. Wiesz co, no nie, znaczy to, co robił Prawo i Sprawiedliwość, cały rząd, szczególnie wtedy w tym kontekście tej nagonki na LGBT, no to dla mnie było absolutnie nie do przyjęcia. No, a z drugiej strony był Rafał Trzaskowski, z którym, no, jakby ta cała historia Przystojny, młody, no tak, wyedukowany. No, ludzie się zastanawiają, czemu go nie lubisz. No, czy on jest taki młody? On ma 48 lat, to jest, znaczy to dla nas jest nadzieja na w takim razie. Jest okej. Jak na prezydenta to już jest taki spoko wiek. Tak, znaczy wiesz co, ja mam problem z nim przede wszystkim, jeśli chodzi o warszawską reprywatyzację, tak, i dla mnie to było trochę nie do przejścia. Myśmy mieli pewne postulaty wobec niego, których on nie zrealizował, jeśli chodzi o reprywatyzację, chodzi o wypłatę odszkodowań ofiarom afery reprywatyzacyjnej, czy decyzje, które zapadają ciągle w ratuszu, jeśli chodzi o reprywatyzację, no i to było dla mnie coś, co no, powodowało, że nie mogłem po prostu na niego oddać z czystym sumieniem głosu. Powiedz proszę, bo właśnie to jest, jeżeli ktoś z was widział to, co ty robisz, albo słyszał, albo gdzieś widział cię w ramach wywiadów w różnych mediach, to już jest trochę zanurzony w to, że walczysz o to, co się dzieje głównie w Warszawie. Tak? W Warszawie jako pewnego rodzaju soczewce, która skupia problemy dotyczące całej Polski. Ale mnie bardzo ciekawi, skąd się wziąłeś w tym wszystkim? Jak to się stało? Bo z tego, co ja wiem, to zaczęło się od inicjatywy Miasto jest Nasze, od Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, tak? Ale czy było coś wcześniej? Czy jak to się stało, że w ogóle zaangażowałeś się w tego typu... działalność społeczną? Tak. Oczywiście... Bardzo skrótowo ktoś by powiedział, masz ojca, nie? Jak wiadomo, każdy syn ma ojca i tutaj nie da się z pewnych szyn wyskoczyć, ale to jest, czego nie wiemy. O. Wiesz co, no, myślę, że raczej tutaj chodzi o moją mamę tak naprawdę, bo moja mama była zawsze bardzo zaangażowana społecznie i moi dziadkowie też byli bardzo zaangażowani społecznie. Znaczy, to może się dzisiaj trochę nie podobać, ja pochodzę z takiej, no, mocno bym powiedział, żydowskiej rodziny, chociaż mam też korzenie ze strony ojca, katolickie. No i u nas w rodzinie kwestia sprawiedliwości społecznej, naprawiania świata, które mocno się też wywodzą z tych wartości, można powiedzieć, żydowskich. Ja nie jestem wierzącym absolutnie Żydem, ale jakby kulturowo czuję, że przynależę do tego świata i to jest bardzo mocno wdrukowane. I mój dziadek i moja babcia byli bardzo zawsze zaangażowani społecznie. To jest ciekawa historia, bo mój dziadek był syjonistą jeszcze przed wojną, czyli był takim, można powiedzieć, nacjonalistą żydowskim, który uważał, że Żydzi powinni... Przepraszam, przerwę ci. To jest masz psa? Tak, super. Mam psa, ale widocznie wymknął się. Ja muszę dać znać po prostu, że nagrywamy już. Przepraszam cię. Najlepsza akcja była, jak był to Maciej Maleńczuk. Ramen się wbił tutaj dopiero po Macieju Maleńczuku, jakby po nagraniu. I to było najlepsze. Maciej go wygłaskał, wiesz, wyczochrał i wszystko tak jakby... Widać, że lubi zwierzęta, bo to widać po człowieku zwykle, że lubi zwierzęta, nie? Poszedłem go odprowadzić na dół, Macieja oczywiście. Powiedziałem cześć. Wróciłem na górę, a w miejscu, gdzie siedział Maleńczuk, ramen cały czas i leżał do końca dnia w tym miejscu. Póki nie wracaliśmy tam, wiesz, po 18 do chaty, to on pilnował miejsca, w którym był Maciej Maleńczuk. To było, raz się to wydarzyło i się zastanawialiśmy, o co chodzi, jaką energię, albo po prostu jakiego psa, czy psy ma Maciej w domu. Albo jakąś fajną suszkę, tak? Na przykład. Przepraszam, przerwałem ci. Zacząć od początku, czy... Nie, możesz kontynuować. No i mój, wiesz, mój dziadek był syjonistą i zresztą no, on miał bardzo burzliwą i dość wstrząsającą historię rodzinną, bo jego... No, znaczy, trzeba by zacząć od tego, że on mieszkał w Krakowie, próbował się dostać na doktorat, to były czasy antysemityzmu dość mocnego i Żydzi byli po prostu niedopuszczani do studiowania często. I przeprowadził się do Białegostoku z rodziną. I tam go została wojna. Tam pracował w gimnazjum żydowskim, zresztą jako wychowawca WF-u. Był człowiekiem, który znał bardzo wiele języków, ale też taka tężyzna sportowa była dla niego bardzo ważna. Spinał się w Tatrach. No i miał taką historię, że miał normalnie 2 dzieci, czyli można powiedzieć, że to są moje ciocie i żonę. I w czasie wojny był w partyzance żydowskiej, która była w tym getcie. Tam gdzieś w Białymstoku, tak. Okay. I wyprowadzał ludzi do lasu po prostu. Tam są niesamowite lasy, no zresztą dalej są. No i pewnego dnia, kiedy wyprowadzał tych ludzi, wybuchło powstanie w getcie w Białymstoku. No i on widział łunę nad miastem, gdzie jego 2 córki niemal dorosłe i żona zostały. No i zostały oczywiście zamordowane. I on był w tym lesie, rok mieszkał w lesie, aż przyszła Armia Czerwona, która go wyzwoliła. I tam spotkał moją babcię, która miała bardzo podobną historię. Ona z kolei była, po tym wywiadzie to dużo, boję się, że dużo moich prawicowych fanów może się na mnie obrazić, ale myślę, że warto to wiedzieć. Moja babcia była od 1918 roku członkinią Komunistycznej Partii Polskiej. Miała chyba 16 lat, kiedy się zapisała do komunistów i ona była bardzo wierzącą osobą w komunizm, wierzyła, że to jest jedyne właściwie wyjście dla świata. No to co ważne w komunizm, nie? Jakby to trzeba też mocno powiedzieć. Pewna różnica, bo tutaj te pojęcia lubią się splatać. No tak, ona była hardkorowo komunistką, nie socjalistką, tylko komunistką. I była niesłychanie aktywna, znaczy zakładała szkoły, organizowała robotników na tym Podlasiu, jeszcze na tej części Białorusi, która była też Polską przed wojną. I została aresztowana i siedziała 4 lata w więzieniu jeszcze za sanacji. No i potem też znalazła się w Białymstoku, była robotnicą tam, pracowała w fabryce, miała... I w momencie, kiedy Związek Radziecki, znaczy Niemcy zapadły na Związek Radziecki, urodziło jej się dziecko tego samego dnia. Została razem z wieloma mieszkańcami Białegostoku, została po prostu wywieziona. No ona trafiła chyba, już nie pamiętam, czy to był Kirgistan, czy gdzieś Azja Centralna. Dziecko zmarło w czasie transportu, mąż zginął, bo był żołnierzem. I jak, no, że tak powiem, tworzyły się te zręby tego komunistycznego państwa polskiego, to po prostu ją jako komunistkę z doświadczeniem przewieziono ją z powrotem do Białegostoku. No i tam poznała mojego dziadka. No i ona była komunistką, a on był syjonistą, którego nic tutaj nie łączyło, który miał część rodziny już w Izraelu. No ale się zakochali. I mój dziadek w ogóle dostał wiadomość od mojego pradziadka, że jest bardzo chory i on mieszkał w Izraelu. I on odbył jakąś nieprawdopodobną podróż w 1945 czy 1946 roku, jeszcze zanim państwo Izrael ogłosiło niepodległość, gdzie po prostu przebił się nielegalnie przez Czechosłowację, Włochy, potem na Cypr, tam go Brytyjczycy internowali, potem uciekł z obozu internowania do Libanu, tam go Francuzi złapali. No nieprawdopodobna historia, dotarł do tego Izraela, jakby mieszkał tam rok i wrócił. I wrócił, bo tak bardzo kochał moją babcię. A czemu on nie mógł jechać z nią? To było wtedy niemożliwe? Czy no nie, no bo moja babcia była full into, tworzymy nowy... Czyli ona nie chciała też tak jak... Nie, no ona była, tworzymy nowy świat, tworzymy, wiesz, tutaj odbudowujemy po zniszczeniach, wszyscy razem. I ona była, potem była częścią Wydziału Kobiecego KC i ona była taką, można powiedzieć, protofeministką, tak? Bo ona była już to pierwsza osoba, która wydawała jakieś czasopisma dla kobiet, emancypacja, aborcja i tak dalej, i tak dalej. Wtedy? Tak, naprawdę? Tak. Gadasz? No to było, no i w momencie, kiedy była pierwsza taka antysemicka czystka w partii, to był 1953 rok chyba już, no to ją, że tak powiem, odsunęli na bok. Ale była do końca życia jakby, no, niewiarygodnie wierzyła w ten system. Pewnie te doświadczenia życia w Polsce przed wojną na niej bardzo ciążyły. No i oni byli po prostu bardzo wierzącymi w postęp, w ludzkość, w to, że... I bardzo wierzyli też w równość, taką sprawiedliwość społeczną. Dla nich to było bardzo ważne. No i moja mama się wychowała w takim domu. Ona oczywiście była w 1968 roku, moja mama była już, że tak powiem, po drugiej stronie, już bardzo krytyczna wobec całego tego systemu. No ale jakby wychowała się w tym wszystkim. No i jakby moja mama mnie zawsze tak kształciła i mnie wychowywała, że zawsze muszę stać po stronie słabszych. To jest jakby pierwsza rzecz, nieważne, nawet jak czasem nie mają racji ci słabsi, to jednak trzeba po ich stronie stać. No i też taka wiara naprawdę w to, że jesteśmy wszyscy równi, że wszyscy mamy takie same brzuchy i wszyscy mamy podobne potrzeby. No i, dlatego tak, że tak powiem, zawsze miałem taką potrzebę działania i oddawania czegoś innym i też taką ogromną niezgodę na niesprawiedliwość. I zawsze próbowałem gdzieś tam skanalizować tę energię. No i faktycznie w tym 2013 roku to była taka historia, że było osiedle domków fińskich na Jazdowie w Warszawie. Nie wiem, czy kojarzysz takie miejsce. Niestety nie. Nie kojarzę. Jeszcze jakby mieszkam trochę w Warszawie, ale nie jestem super znawcą, wiesz, miasta. No to polecam ci na spacer. Okay. Naprawdę jest to fantastyczne miejsce. To jest tuż obok Sejmu na Wiejskiej. Jest taka oaza po prostu takich domków drewnianych, zanurzonych w zieleni. Bardzo... Tam poniżej? Nie, nie, nie. To wiesz, jest Parku Jazdowski? Mhm. No to jakby na tyłach Parku Jazdowskiego. Okej. Nie, to nie jest pod Skarbą, to jest na Skarbie, można powiedzieć. I to było takie miejsce, gdzie w 1945 roku, w ogóle to było pierwsze budynki mieszkalne oddane po wojnie w Warszawie w 1945 roku, 1 sierpnia w ogóle, więc chyba jedyny raz komuniści coś na rocznicę Powstania Warszawskiego otworzyli. I otworzyli właśnie, i dostali ze Związku Radzieckiego w formie reparacji wojennych. Finlandia przekazała Związkowi Radzieckiemu, nie wiem, tam parę tysięcy takich składanych domków. Dlatego to są domki fińskie, bo Finlandia przekazała, tak? Okej, ja myślę, że to typ domku. Nie, to były, autentycznie to były takie prefabrykowane domki z Finlandii, bo Finlandia była po stronie Hitlera, przegrała wojnę, więc wypłacała te reparacje, a Związek Radziecki przekazał nam te domki. No i tam powstało takie osiedle, w którym zamieszkali architekci z Biura Odbudowy Stolicy, którzy odbudowali stolicę po prostu, czyli no to było bardzo ważne też takie symboliczne, historyczne miejsce dla Warszawy. No i fast forward, jesteśmy w roku 2013, no i wiesz, Warszawa się rozwija, no i jak tu takie drewniane domki w takim miejscu tak cennym. No, zamieszkane? Przecież... Jak to wyglądało wtedy? Wiesz co, tam trwał proces, do 2013 roku tam mieszkało dużo ludzi, ale właśnie wtedy mniej więcej zaczął się proces wyrzucania tych ludzi przez dzielnicę, która chciała po prostu te domki wyburzyć i postawić tam deweloperkę, nie? Oczywiście. Chcesz powiedzieć, bardzo piękne apartamenty. Tak, bardzo, na pewno byłyby bardzo piękne i bardzo drogie, bo to nie, ciężko o lepszy adres w Warszawie, nie? No bo to jest w zieleni, w parku, w samym centrum, świetnie skomunikowane. No i myśmy, to był taki moment, kiedy żeśmy uznali, że to jest przesada. Że myśmy, to znaczy kto? Znaczy ja z przyjaciółmi, jeszcze była duża ekipa się wokół tego zebrała. I uznaliśmy, że po prostu no, nie pozwolimy na to, żeby to miejsce wyburzać. I wtedy akurat w Warszawie trwało referendum odwoławcze przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz. I Hanna Gronkiewicz-Waltz czuła się trochę taka słaba politycznie. I myśmy wyszli z takim inicjatywą, że tam zrobimy noc muzeów w tych opuszczonych domkach, które zostały, no wcześniej pozbyto się tych mieszkańców i one stały puste. No i dali nam klucze na tą noc muzeów. No już nie wyszliśmy. Co ty gadasz? Tak. No i to było, można powiedzieć, taki squatting, który potem został zalegalizowany. Słucham? Ten squatting ile trwał? No do tej pory trwa. Znaczy tam cały czas, jak tam pójdziesz, są organizacje społeczne. Naprawdę? No tak, to jest... Słuchaj, no tam jest... Dlatego tam się nic nie wybudowało, ponieważ nie da się osób, które tam są, Znaczy wiesz, no po prostu żeśmy stworzyli, można powiedzieć, fakt społeczny, tak? Żeśmy formą obywatelskiego nieposłuszeństwa trochę, no doprowadzili do tego, że oni musieli zacząć z nami rozmawiać, potem zaczęli ogłaszać po prostu konkursy na te domki dla organizacji społecznych i tam jest teraz, nie wiem, 20 organizacji bardzo różnych, od jakichś, jest ogród społecznościowy, są jakieś edukacyjne fundacje, jest fundacja, która zakłada łąki kwietne, jest fundacja, która się zajmuje muzyką starodawną, więc latem jak chcesz pójść na spacer albo na pewno wieczorem coś będzie otwarte i będzie można skorzystać. No zimą trochę tam się mniej dzieje, no bo siłą rzeczy jest To są, wiesz, to są domki takie 50-60 metrów, tam jeszcze nie ma centralnego ogrzewania niestety, no tak, to się domyśla. Więc te warunki, tam mieszka jeszcze parę rodzin, które tam mieszkają od samego początku. Wow. Więc tworzymy, ja już nie jestem aż tak aktywny, już nie uczestniczę aż tak w życiu tego osiedla jak kiedyś, ale stworzono, można powiedzieć, taką komunę, no, taką prawdziwą dzielnicę kultury i to bardzo fajnie działa, wiesz, bo tam jest obok jeszcze Instytut Teatralny, jest Centrum Sztuki Społecznej po drugiej stronie trasy. No tak. I wiesz, stworzyło się, można powiedzieć, takie centrum aktywności kulturalnej, społecznej, obywatelskiej, bardzo, bardzo fajne. No i mam nadzieję, że to będzie dalej trwało. Wow. No i tak się zaczęło. I właśnie jak żeśmy osiągnęli ten sukces, no to potem sobie pomyśleliśmy, no dobra, to trzeba iść za ciosem. I w jednym z tych domków fińskich właśnie założyliśmy to stowarzyszenie Miasto jest Nasze, no które było jakby, było dla nas jasne, że no nam się nie podoba bardzo wiele rzeczy, które się dzieją w Warszawie. Przede wszystkim to niszczenie zabytków, terenów zielonych, ta dzika deweloperka. To były te rzeczy, które nas najbardziej wtedy poruszały, jakby, które chcieliśmy po prostu zatrzymać. I na początku zajęliśmy się, mimo że teraz już mieszam trochę kolejność, ale zaangażowaliśmy się bardzo mocno w obronę kina Femina. Nie wiem, czy kojarzysz, takie było kino... Mieszkam niedaleko. No, został już tylko... Jest tam Biedronka. Tak, jest tam Biedronka. I jakaś tablica pamiątkowa, nie? I tablica pamiątkowa. I to było dla nas porażające, bo to był budynek, który został zreprywatyzowany, czyli właśnie został oddany... Przedwojennym właścicielem, w teorii przedwojennym, ja nigdy nie sprawdzałem dokładnie, nie robiłem śledztwa tutaj, a może powinienem był. I ten nowy właściciel, który się znalazł, no powiedział, że no, ta kino Femina to było kino, które działało od 1938 roku, w czasie wojny, tak. To był teatr żydowski w samym centrum getta. Wiesz, no po prostu, no też żywy skarb kultury polskiej. No i przychodzi ten właściciel i mówi, no mi te, tam już nie pamiętam, on chyba płaci około 30-40 tysięcy złotych czynszu miesięcznie, już tego typu kwoty to nie były małe pieniądze jak na kino. I on powiedział, że on chce więcej, nie? No i kino więcej nie było w stanie płacić, bo to jest kino, a nie... To była jedna sala, nie? Bo ja nie byłem nigdy wewnątrz. Okay. Tam były dwie sale. Ono było trochę przebudowane potem w latach 90., ale jakby cała konstrukcja była zachowana oryginalna, no i przede wszystkim to miejsce było ciągle w tym samym miejscu. No i zaczęliśmy organizować właśnie taki bardzo duży ruch oporu, żeby tego kina nie zamieniać w Biedronkę, a to bo dosłownie Biedronki wszędzie dookoła, no nie wiem, no dosłownie kolejna była 300 metrów dalej. To prawda. Więc jakiś totalny absurd. No i apelowaliśmy do prezydent miasta, żeby objęła ochroną konserwatorską to miejsce, żeby wpisała do rejestru zabytku, żeby jakoś zainterweniowała. No i oczywiście ona nic nie zrobiła, tak? No i myśmy prowadzili tam naprawdę taką, wystawiliśmy tam sztukę, no robiliśmy naprawdę protesty, no jakby robiliśmy bardzo dużo rzeczy, żeby to miejsce ochronić i no i się nie udało. A potem zaczęło się tak, że zaczęliśmy się coraz bardziej interesować reprywatyzacją, czyli właśnie tym przejmowaniem nieruchomości w Warszawie. No i bardzo szybko doszło do nas, że no coś tu jest bardzo grubo nie tak. Znaczy, że fakt, że jest paru prawników, paru biznesmenów, którzy przejmują dziesiątki, jeśli nawet nie setki nieruchomości w całym centrum Warszawy, że no coś tutaj głęboko śmierdzi. To był rok 2013, to już było 2 lata po morderstwie Jolandy Brzeskiej. To była działaczka lokatorska, która została porwana ze swojego domu, wywieziona do Lasu Kabackiego i spalona żywcem. Prokuratura absolutnie zawaliła sprawę do takiego stopnia, że no, ciężko wierzyć aż taką głupotę, tak, bo prokuratura na początku uważała w ogóle, że to było samobójstwo. No co ty? Tak, jakby ona sama tam pojechała, oblała się benzyną, jeszcze schowała kanister, tak, bo tego kanistra też tam nigdy nie odnaleziono. No zrobiła po prostu, wiesz, nie zabezpieczono billingów, monitoringu, nie przesłuchano kluczowych świadków, dopiero po wielu tygodniach to śledztwo ruszyło, a jak masz sprawę morderstwa, no to kluczowe są te pierwsze dni. Ale to, co jakby do mnie jakby dotarło, że ja nie jestem, wiesz, no ja nie jestem ofiarą reprywatyzacji w żaden sposób, jestem, można powiedzieć, dzieckiem przywileju i to, że właśnie, że takie morderstwo i że tutaj się dzieją takie rzeczy, wiesz, że wyrzucano ludzi z domów na bruk i że jakby taka totalna obojętność, nie? Że jakby na nikim to nie zrobiło jakiegoś większego wrażenia. I I dla mnie to było, sam się złapałem na tym, że jak, no okej, no byłem dość młodym człowiekiem wtedy jeszcze, no w porównaniu do Trzaskowskiego to nawet bardzo młodym, ale że jakby, jak to jest możliwe, że mieszkamy dosłownie obok siebie, to nie są rzeczy, które się dzieją, wiesz, gdzieś na granicy białoruskiej, tylko dosłownie się dzieje o 300-400 metrów dalej ode mnie i jesteśmy po prostu ślepi na ten dramat, nie? I, no i zaczęliśmy bardzo mocno w to wchodzić i wtedy zrobiłem, no, ale te informacje jakby nas, no, było ich tak dużo, że nie wiedzieliśmy trochę, jak to wszystko obrabiać, żeby przekonać opinię publiczną, że jest to problem. No i wtedy wytypowaliśmy takiego jednego pana, który, że tak powiem, był bardzo aktywny na tym rynku reprywatyzacyjnym. On przyjmował najlepsze działki w centrum Warszawy. Ale to był kto? Inwestor, deweloper? To był, no można powiedzieć, że to był deweloper, tak? My się potem dowiedzieliśmy o jego przeszłości, tutaj mogę, której wtedy nie wiedzieliśmy. To był facet, który w 91 roku był oskarżony o to, że wyłudził chyba 1 milion marek niemieckich we Wrocławiu, co było jakąś po prostu absurdalnie wielką kwotą na tamte czasy. Tą sprawę chyba potem mu umorzono, ale w każdym razie to był taki prowinencji ten typ. I on przyjmował działki pod Pałacem Kultury, chciał wybudować wieżowiec, on doprowadził do zamknięcia najlepszego gimnazjum w Warszawie na ulicy Twardej, gdzie też chciał postawić wieżowiec. On postawił biurowiec na Placu Zamkowym. Jeśli się kiedyś przejdziesz na Plac Zamkowy, jedyny taki nowy budynek, który nie pasuje do niczego, to jest jego właśnie. I on... Czy to jest ten, który jest zaprojektowany przez Fostera? Ten taki obły? Nie, to jest przy pomniku nieznanego żołnierza. Ja mówię o samym Placu Zamkowym. O Zamkowym? O Zamkowym. Gdzie tam jest wieżowiec? Nie, tam jest biurowiec. Tam biurowiec? Jest taki biurowiec. Jest? Taki, tak, no, naprawdę? Tak. Tam jest teraz na parterze jest McDonald's. No to wiem, gdzie jest McDonald's na Placu Zamkowym. No to jest budynek. I tam jest wejście do metra jakoś zaraz obok. Nie, naprzeciwko. Tak. Nie do metra, tylko na zjazd, jak będę z schodami ruchomymi do tramwaju. W ogóle ciekawa historia, bo tam jest tunel trasy WZ, czyli tunel łączący Pragę i Śródmieście. Tak. I on zreprywatyzował fragment tego tunelu. Nie? I myśmy się dowiedzieli o tym w ogóle, jak to jest możliwe. Ale co to znaczy, że zreprywatyzował? No po prostu, bo w Polsce nie ma czegoś takiego jak własność warstwowa, nie? Czyli jakby jak masz coś na górze, to masz też na dole. Więc jakby, żeby mu oddać tą działkę, to musieli mu oddać ten fragment tunelu, bo ten jego budynek jest nad tunelem samym, tak? A tak warstwami to liczysz? Tak. No co ty gadasz? No i słuchaj, no odkryliśmy po prostu w Księdze Wieczystej, że on jest właścicielem tego tunelu, nie? Fragmentu. I on w każdej chwili może wejść i zamknąć ten tunel, nie? Czyli pewnie pobiera z tego tytułu jakieś pieniądze. Nie, no bo jak odkryliśmy to, no to oni szybko, miasto się ogarnęło, że chyba trochę za bardzo duży przypał zrobili i wpisali do Księgi Wieczystej, że on tam pozwala użytkować miasto. Ale wiesz, idea, że powojenny tunel wybudowany w 1948 roku... Tylko dlatego, że masz budynek na wyżej. To pokazuje ci, jak daleko te macki tego układu sięgały, że oni byli w stanie robić takie rzeczy. No i on jeszcze, wiesz, przejmował jeszcze jakieś inne działki i żeśmy z niego zrobili takiego poster boya, tak? Czyli takiego twarz... Ale nie takiego, jakby chciał być, nie? Twarz reprywatyzacji, bo w ogóle, wiesz, ja taką mam filozofię, nie? Że jakby, że jeśli chcesz pokazać jakiś problem, naświetlić jakiś problem, to musisz jednak wywoływać emocje z jednej strony, a z drugiej strony musisz go jakoś skleić z kimś czy z czymś, tak? Bo jak to jest jakiś... Jak mówisz o reprywatyzacji, no to w ogóle ludzie nie wiedzą, o co chodzi, tak? Ale jak widzisz za tą historię jakąś ludzką, człowieka, który się dorabia kosztem innych i tak dalej, no to zaczyna ci to wywołać jakieś emocje, zaczynasz o tym myśleć. My zrobiliśmy mapę, taką, wiesz, infografikę w internecie. I od tego się, można powiedzieć, zaczęła moja przygoda z sądami, bo wtedy dostałem pierwszy pozew, właściwie dwa pozwy od niego, tak, który wtedy mnie pozwał i przegrałem w pierwszej instancji. I wtedy myślałem sobie, o kurde, no to już jest chyba koniec mojej kariery. Co ci groziło? Wiesz co, grzywna, w karnym procesie groziła mi grzywna, ale ten proces wygrałem. To też jest w ogóle bardzo zabawne, że można jeden proces karny wygrać, a na drodze cywilnej, bo w Polsce ciągle jest przepis, który się nazywa 212 kodeksu karnego, że możesz iść do więzienia za słowa, które powiedziałeś. Tak. I jest też droga cywilna. Możesz kogoś pozwać za zniesławienie, domagać się od niego pieniędzy. Naturalnie, tak. I on wybrał obie te drogi, no i na drodze karnej jakby przegrał, a na cywilnej w tej pierwszej instancji wygrał. No i na szczęście potem sąd apelacyjny mnie uniewinnił, a facet trafił do więzienia, więc jakby jestem całkiem... Czy to było powiązane bezpośrednio? Tak. Ale to była już osobna sprawa. Tak, i to było wiele lat później. Ale ta sprawa, przez którą trafił do więzienia, nie jest, w sensie, tam nie miałeś swojego udziału, nie byłeś świadkiem, nie byłeś stroną. Nie byłem świadkiem, ale można powiedzieć, że pierwszy składałem zawiadomienia, Składałem, naświetliłem sprawę do prokuratury i tak dalej, więc no nie chcę mówić, że to jest moja zasługa, ale na pewno miałem w tym swój udział, w tym, że ten facet faktycznie trafił na celownik CBA i prokuratury. Został aresztowany zresztą... I to było kiedy? Kiedy został aresztowany? No, znaczy kiedy się sprawa toczyła? To było wiesz co, no, on jeszcze nie został skazany, tak? Bo teraz, wiesz, no, procesy w Polsce to trwają bardzo długo, szczególnie te takie bardziej skomplikowane. On trafił do aresztu, wydaje mi się, gdzieś pod koniec 2017 roku. Okay. Wyszedł z tego aresztu chyba pół roku czy półtorej. Okay. No, więc to była duża satysfakcja, że facet, który ze mną procesował się i nawet wygrał jakiś tam proces, to potem na koniec okazało się, że na tyle były mocne dowody, że sąd uznał, że można go trzymać w tym areszcie przez rok. Powiedz proszę, bo ja bym chciał, żebyś na pewno trochę tę mechanikę... To jest z kolei odwołanie do innego procesu, który też miałeś, czyli dzikiej reprywatyzacji, ale żebyś trochę tę mechanikę wyjaśnił, to o to bym cię na pewno chciał poprosić, ale jeszcze wcześniej chciałbym, żebyś powiedział, jak na samym początku, w sensie jak się zabraliście za to, no nie, żeby w sensie zainteresowała was sprawa Feminy, tych domków fińskich, jak dużo trzeba było poświęcić tej pierwszej energii, żeby zobaczyć, że coś jest nie halo. W sensie wiesz, o co chodzi, czyli jak na przykład, nie wiem, usiadłeś sobie wieczorem z laptopem, myśląc, coś jest nie halo z tymi domkami fińskimi, no nie, z tym osiedlem, to nie wiem, czy wystarczyło pół godziny takiego świadomego szperania na przykład w necie, czy trzeba było gdzieś iść do jakichś archiwów, zobaczyć jakieś księgi wieczyste, co trzeba było zrobić? Jak szybko ukazał wam się ten obraz, że coś jest nie okej? Okay? W przypadku domków fińskich akurat tam sprawa była dość czysta, bo to należało do miasta i miasto po prostu chciało to, wiesz, sprzedać, okay. Nie? Jakby tam było, to było dla nas, to było w miarę transparentne, w tym sensie to było transparentne, bo było wiadomo, o co chodzi. Ale jeśli chodzi o reprywatyzację, o kwestie własnościowe, no to tak jak ci mówiłem, dla nas to po prostu była czarna magia na początku. Znaczy, no właśnie, myśmy nic z tego nie rozumieli. Znaczy, bo to było na zasadzie, wychodzą autorytety prawnicze i mówią... Wszystko jest okej. Wszystko jest okej, to wszystko trzeba oddawać, wszystko jest zgodnie z prawem, lege artis i tak dalej, nie? I tak naprawdę ten proces, w którym jakby myśmy zrozumieli, i ja też jakby zrozumiałem, to trwało latami. No jakby ja zrozumiałem ten mechanizm, myślę, po 2 albo 3 latach dopiero, tak? Okay. Napisałem jedyną książkę, jaką w życiu napisałem, właśnie napisałem o wybuchu afery reprywatyzacyjnej, gdzie to opisywałem i to naprawdę było... No masz takie wrażenie, że jak ci wychodzi prawnik, czy jak wychodzi sąd i coś mówi, no to tak jest. Tak jest po prostu, nie? W sensie, że znaczy przynajmniej ja tak miałem, już tak nie mam, ale wierzyłem w to, znaczy byłem wychowany jednak w tym duchu liberalnym, że prawda, rządy prawa, prawnicy są autorytetami, kierują się zawsze dobrem publicznym, no wiadomo, prawo może być niedoskonałe, ale wiadomo, no nie dopuszczamy do siebie myśli, że może być inaczej. I tak naprawdę... Ten proces reprywatyzacji, no jakby pokazał, że te nasze elity prawnicze i w ogóle to, co się dzieje z polskim prawem, jest bardzo uznaniowe, na to ma ogromny wpływ, mają pieniądze, na to ogromny wpływ mają znajomości i tak naprawdę, no nie wiem, jak chcesz głęboko wchodzić, nie chcę zanudzić twoich... Wiesz co, bardziej chciałbym, żebyś... Znaczy, to jest ciekawe wszystko i nie zanudzasz na pewno nikogo, tylko chciałbym, żebyś powiedział tak trochę dla ludzi, którzy... No wiesz, ja się na tym nie znam, no tak. Nie? W sensie... Na czym polegała, taki trochę może jednak one-on-one, ta reprywatyzacja i dlaczego ona była nie okej i jakie to ma konsekwencje teraz? Jasne. O, w ten sposób. Więc po pierwsze trzeba rozróżnić Warszawę i całą resztę kraju, bo w całej reszcie kraju miałeś jakby zupełnie inaczej to sprawy własnościowe wyglądały. Jeśli chodzi o własność, miałeś reformę rolną, która po prostu zabrała duże majątki ziemskie i rozdysponowała chłopom. Tak. To jest cały czas jeszcze widoczne, widać pola, które są tak równo podzielone wszystko jeszcze... Tak, i to jakby to była jedna rzecz. Druga rzecz to była nacjonalizacja firm, przemysłu i to była jakby kolejna rzecz, która się dokonała. Komuniści to zrobili, zabrali, wszystkie większe firmy zostały znacjonalizowane, ich majątek został zabrany. Ale w miastach własność budynków nie została przerwana. Czyli jakby księgi wieczyste w Krakowie czy Poznaniu, jeśli byłeś przed wojną właścicielem, to dalej po wojnie byłeś właścicielem. Co robili komuniści? Dokwaterowywali ludzi, nie? Znaczy, w sensie miałeś przymus, na przykład miałeś jakąś kamienicę. Musiałeś mieć tam ludzi. Niezależnie od tego, czy tam sam mieszkałeś, czy nie, prawda? Tak. Okay. Musiałeś jakby... I często nie stawiałeś za to pieniędzy, więc często ci właściciele uznawali, dobra, ja już nie będę utrzymywać tego budynku, bo mam, nie wiem, 30 rodzin, które płacą jakiś minimalny czynsz, albo w ogóle nie płacą i jakby mnie to przerasta i porzucali te nieruchomości. To też się bardzo często działo. Ale czy to się wiązało z jakąś zmianą w papierach? do porzucenia? Bardzo często nie. I do tej pory są wokół tego naprawdę niezłe akcje, szczególnie w takich mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład znajduje się, ostatnio miałem taką akcję w Wołominie, nie? Gdzie nie doszło do nacjonalizacji działek i nagle pojawia się po 30 latach od upadku komunizmu, pojawia się jakiś facet, który mówi, że kupił od człowieka, który ostatni raz był widziany, wiesz, w latach 60, nie? I on teraz uważa, że jest właścicielem, ma jakiś akt notarialny, nikt nie widział tego poprzedniego właściciela od pół wieku, tu jakiś się pojawia nowy i jest też czyszczenie kamienic, nie? I też jest reprywatyzacja, się dzieje w taki sposób i też prawa tych ludzi są no, po prostu naruszane, nielegalne eksmisje, radykalne podwyżki czynszów i tak dalej, no to jest, to niestety ciągle się dzieje. A w Warszawie Warszawa była no nie całkowicie, no, ale była w ogromnej mierze zniszczona w czasie wojny, tak? 1 września, potem powstanie warszawskie, powstanie w getcie. No po prostu to miasto naprawdę było koszmarnie zniszczone. I komuniści uznali, że bez nacjonalizacji gruntów nie uda się szybka odbudowa stolicy. Znaczy, do tego stopnia była zburzona Warszawa, że chciano przenieść stolicę do Łodzi. Znaczy, że wydawało się, że wysiłek jest tak ogromny, a państwo jest tak zrujnowane, że my sobie po prostu nie poradzimy z odbudową miasta. No i wszedł w życie w 1945 roku coś, co się nazywa dekret Bieruta, który właśnie nacjonalizował te nieruchomości. I miałeś możliwość zachować tą nieruchomość pod pewnymi warunkami, jeśli je spełniłeś. Chodziło o to przede wszystkim, czy byłeś na miejscu, czy miałeś pieniądze na odbudowę i czy twój... Czy miałeś pieniądze na odbudowę? No tak, tak. O, okay. Bo jakby założenie było takie, że to ma iść szybko. Tak. Ale też, że to ma się zgadzać z planem odbudowy stolicy, tak? Czyli na przykład, że jeśli w twoim miejscu miała iść droga, albo nie wiem, miała być szkoła, no to też nie mogłeś zachować tej własności. Ale to już właśnie mówimy o tych planach, które były tworzone w ramach Biura Odbudowy Stolicy, tych późniejszych, które miały ją zmodernizować. Tak, tych domkach fińskich, w których działa ta cała... No to o tym jest między innymi ta książka najpiękniejsze państwo świata, najlepsze miasto świata. Grzegorza Piątka, tak? Jest. Tak. To jest między innymi o tym. Znaczy, to odbudowa stolicy to jest materiał na osobną rozmowę, to jest coś nieprawdopodobnego, to jest jedno z największych osiągnięć polskiego społeczeństwa, myślę, no na pewno w XX wieku, jeśli nie więcej. Ale i ci, którzy nie dostali tego prawa zachowania tych kamienic czy tych nieruchomości, mieli mieć wypłacone odszkodowania. Czy jak na warunki państwa komunistycznego, to było naprawdę, przynajmniej na papierze, było bardzo cywilizowane. No tylko, że oni po pierwsze nie wypłacili nigdy tych odszkodowań, to jest raz, a dwa, no, że jakby niespecjalnie też często pilnowali tych zasad, które sami stwierdzili. No i po 60 latach Polska odzyskuje znowu, można powiedzieć, wolność, niepodległość, upada komunizm. No i jest mnóstwo ludzi, którzy mają roszczenia do tych nieruchomości, tak? Chociaż w księgach wieczystych jest miasto. No i teraz pytanie jest takie, co z tym zrobić? No i wiesz, była bardzo długa, w latach 90. to już jest teraz, my o tego nie pamiętamy, no trwała bardzo długa dyskusja o tym, czy należy to oddawać, czy nie należy tego oddawać, jak tą reprywatyzację należy przeprowadzić. I różne państwa regionu przyjęły różne modele, ale wszystkie przyjęły jakąś ustawę, jakieś rozwiązanie systemowe. Ale w Polsce doszło raz do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, to było uchwalone za rządów Jerzego Buzka w 2000 roku, ale tę ustawę zawetował Aleksander Kwaśniewski. Więc nie było żadnego systemowego prawa, które by decydowało o tym, jak by to miało działać. Więc co zrobili ci ludzie? Ci ludzie po prostu poszli do sądów. No i poszli do sądów administracyjnych. Czyli to już case by case. Tak. Okay. I tu się zaczyna... I słuchaj, i dekret Bieruta jest ciągle obowiązujący w Polsce prawem. No co ty gadasz? Tak, czyli po 70 latach to jest... I wiesz, i oni sobie wymyślili taki sposób. Dobra, my nie mamy narzędzi do tego, to my wykorzystamy dekret Bieruta do odzyskiwania tych nieruchomości, tak? No i tylko, że problem polegał na tym, no, że jakby to prawo, no jakby było dość no, jasno napisane, jakby poza tym minęło 60-70 lat od wydania tych decyzji. I co teraz zrobić? No i sądy administracyjne, ale też warszawski ratusz i też najlepsi prawnicy spotkali się na takiej nieformalnej konferencji, autentycznie, to było gdzieś pod koniec lat 90. I dosłownie wymyślili sposób, jak oni to będą oddawać. I oni wymyślili fikcję prawną, że będą unieważniać te decyzje nacjonalizacyjne z tego 49, 51 roku. Ale też case by case, nie wszystkie naraz, tak? Okay. Case by case. Jeżeli ktoś przyjdzie z problemem. Tak. I oni, tylko że wiesz, w świetle prawa i polskiej konstytucji jak się później okazało, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, nie można było tak robić, bo nie możesz unieważnić decyzji administracyjnej, która jest w obrocie 70 lat i udawać, że jakby jej w ogóle nie było, nie? Okay. Bo tutaj doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Ludzie wykupywali mieszkania, odbudowano te budynki przecież na zupełnie innych działkach często i tak dalej, i tak dalej. No jakby zmieniło się wszystko, tak? No jakby to było miasto w ruinach, a dzisiaj mamy, prawda, część Unii Europejskiej, nieruchomości co roku rosną do góry o 10%, to zostało odbudowane za publiczne środki, tak, no też, wiesz, znaczy odbudowa stolicy to było miliony godzin darmowej pracy roboczej, to były całe kwartały wywożone z ziem odzyskanych na cegły do Warszawy. No to była, do 70 roku chyba, każdy mieszkaniec Polski płacił podatek od własnej pensji na rzecz odbudowy stolicy. Wow. To było do tego stopnia, nie? Znaczy to było naprawdę gigantyczne publiczne środki. No i teraz wiesz, no pojawia się jakiś facet, oni to unieważniają, udając jakby nic się nie wydarzyło i teraz proszą o wydanie decyzji na podstawie tego dekretu Bieruta, nie? Zatrzymam cię na sekundę. A propos tego nieformalnego spotkania, to jakby skąd wiesz, skąd wiemy, że tak było? No bardzo to też jest ciekawe, bo jak już, że tak powiem, znowu się przesuwam do przodu, ja już wiedziałem, że mafia się tym zajmowała w Warszawie, no to, że tak powiem, zaczęliśmy sprawdzać niektóre nieruchomości już tak głęboko, tak? Czyli księgi wieczyste, decyzje reprywatyzacyjne i tak dalej. No i jest taka piękna kamienica na ulicy Flory, to jest też absolutny, no, super adres w Warszawie, tuż obok Łazienek, przepiękna kamienica z początku XX wieku. I wiedziałem, że przejął tą kamienicę gangster z Krakowa, Łapa, który był gangsterem, no, bardzo szerokich, że tak powiem, różną działalność prowadził. I to gangster, słuchaj, no. Trzeba robić różne rzeczy. On był i handlował nieruchomościami, i autami, i jakieś wymuszenia, i różne rzeczy, i wyłudzenia kredytów i tak dalej, ale gdzieś tam pod koniec lat 90. zabrał się za reprywatyzację, tylko on robił to w Krakowie. A. I on tam, to w Krakowie to wyglądało inaczej, oni fabrykowali tożsamości, po prostu kupowali dowody osobiste, ludzi, którzy w teorii byli dziećmi, głównie Żydów, którzy byli właścicielami tych kamienic przed wojną. Na przykład. I pojawiali się, jakiś pan się pojawiał z dowodem. Mieli przekupionych urzędników, którzy im wydawali prawdziwe dokumenty i po prostu podstawiali tych... No i, ale też zaczął robić... Przeniósł swój biznes też do Warszawy. No wiadomo. I wiedziałem, że miał tą kamienicę na Florę. No i patrzę w decyzję reprywatyzacyjną wydaną przez Pawła Piskorskiego, czyli prezydenta, który był prezydentem już lata temu. I on w tej decyzji odwołuje się jako uzasadnienie oddania decyzji na tą konferencję. Nie na orzeczenie sądowe, nie na prawo, ale na tą konferencję. No to znaczy, że on popełnił błąd pisząc to? Wiesz, taki błąd wewnętrzny, trochę błąd w Matrixie. Błąd? Nie, no wiesz, że niechcący, że... Znaczy, że ujawnił coś, czego nie powinien. Tak, że on nie powinien tego był wpisywać, nie? Że on powinien, bo wiedział wedle zasad, których się będzie poruszał, ale niepotrzebnie wpisał na papierze, że słuchaj mordo, widzieliśmy się tu z paroma ziomkami i ustaliliśmy, że będzie Także o to mi chodziło, nie? Dosłownie, nie? Znaczy, wiesz, no, coś tam musiał wpisać, jakiś błąd w Matrixie, no mimo wszystko. Musiał coś wpisać, bo nie miał żadnych podstaw ku temu, żeby tą kamienicę oddać, nie? No i wpisał tą konferencję pseudonaukową, bo nawet nie jestem w stanie powiedzieć, i myśmy dotarli do tej, bo tam to potem gdzieś to było, wiesz, były protokoły z tej konferencji. Właśnie, czyli były jakieś protokoły. I się spotkały po prostu 4 strony, sądy, prokuratura, samorządowe kolegium odwoławcze, to też jest takie ciało quasi-sądowe i właśnie warszawski ratusz i oni po prostu zdecydowali, że oni będą robić tak, nie? I tylko, że problem był taki, że na przykład, że cel publiczny w 1945 roku to na przykład była szkoła, nie? I że to można było wywłaszczyć pod szkołę. Ale teraz, już że tak powiem, w nowej, wspaniałej Polsce, szkoła już nie była celem publicznym. Bo tak sądy decydowały. Sądy już zmieniły orzecznictwo i uznały, że szkoły również mogą być prywatne. Sądy potem uważały, że parki mogą być prywatne. No jakby ta idea jakby prywatyzacji wszystkiego, jakby, bo na początku jakby oni podważyli to, że celem publicznym może być mieszkalnictwo. I to była jakby pierwsza rzecz, którą oni podważyli, tak? Jakby, że no nie, teraz wszyscy mamy prywatne domy i tak dalej. Więc zaczęło się najpierw od domów jednorodzinnych, potem przeszło to na domy wielorodzinne, a potem oni zaczęli rozszerzać jakby tą definicję tego, co może być sprywatyzowane właśnie o szkoły, parki, urzędy i tak dalej. No i w pewnym momencie, wiesz, doszło do takiego stopnia, że oni zaczęli oddawać po prostu skrawki parków w Warszawie, nie? Oddali fragment parku Saskiego, oddali kawałek parku na... Od której strony? no ten od strony tego, tam jest taki, to też jest przekręt, no. Tam jest taki budynek, który stoi pusty, jest wiecznie remontowany od strony bankowego, taki... Od strony bankowego, tak? No tu masz, jak masz park Saski, jest, tam jest taki... Pomnik Nieznanego Żołnierza i Wiktoria jest po prawej, nie? O nie, no to musisz jakby iść w stronę całkowicie, tam na tył, aż niemal do placu bankowego, nie? I tam jest jakby... Wiem, który budynek, no. Tak, piękny budynek swoją drogą. Piękny budynek. I on też został, wiesz, to też jest super historia. Tak stoi sobie... Bo to należało do Zamoyskich. Zamoyscy tak. Nie byli w stanie uzyskać zwrotu. Mhm. Przyszedł do nich pewien pan, on kupił od nich roszczenia i pół roku później już był właścicielem tego budynku. Nie? Wow. Ostatnio, a propos tego budynku, bo czasem tam chodzę na spacer z psem do Saskiego i świeciły się światła, słuchaj, wiesz, takie produkcyjne, filmowe. Okazało się, że tam seriale są na przykład kręcone. Tak? Tak. Tam za moich czasów wydawano bilety miesięczne, nie? To był dobra lokacja, nie? Ale za każdym razem, jak tam przychodzę, myślę, ale by to był zajebisty klub. Ale by to była dobra imprezownia. No wiadomo, że nie będzie. No i ten fragment jakby oni sprzedali roszczenia do budynku, ale oddano im kawałek parku też, który stoi jakby obok tego budynku, nie? No więc jakby oddano też kawałek i zaczęto oddawać też w szkoły, nie? I byliśmy o krok od tego, żeby oddano Królikarnię w Warszawie, czyli też bardzo piękny pałac, no i było krok od tego, żeby oddano pałac w Wilanowie. Co ty gadasz? No tak, no przecież to, wiesz, no to szło już tak daleko i w pewnym momencie sądy, jest taka wieś pod Warszawą, Michałowice, gdzie sąd administracyjny w pierwszej instancji oddał po prostu tym przedwojennym właścicielom całą tą wieś razem z nowymi budynkami, rozumiesz, no wszystko to jest, znaczy, po prostu taki absurd po prostu, wiesz, i ci ludzie mieli w księgach wieczystych powpisywane, wiesz, wzmianki, że nie mogą nic z tym zrobić, bo wiesz, bo są roszczenia i tak dalej, nie? Więc to poszło po prostu tak daleko, ta interpretacja sądów, co jest celem publicznym, a co nie jest celem publicznym. No wiesz, jakby, i zacząłem się w to, wiesz, jakby w to wdrażać i nagle odkryłem, kurczę, że tutaj to nie jest w ogóle, znaczy to jest niezgodne z konstytucją, po pierwsze, po drugie to jest w ogóle niezgodne z takim chłopskim rozumem, nie? I tak naprawdę, wiesz, z czego to wszystko wynika, nie? Ale przez dekadę ponad, bo najwięcej, że tak powiem, gdzieś tam pod koniec lat 90. to się zaczęło naprawdę mocno dziać i za Hanny Gronkiewicz-Waltz to po prostu wybuchło po prostu totalnie w twarz. I w ciągu tych 10-15 lat panowała wokół tego jakaś po prostu omerta, nie? Znaczy w sensie całkowita tajemnica. No tak jak mówiłem, to robiły najlepsze kancelarie prawne w Warszawie. Nie tylko te mafijne, tak? Które mogę jednoznacznie określić jako gangsterów, tak? Tylko po prostu robili to świetni prawnicy, którzy, no ja usłyszałem potem, parafrazuję chyba od jednego z tych adwokatów, przyszedł taki się do mnie, że tak powiem, wytłumaczyć za to wszystko, co się wydarzyło. No ja mówię, no, że to wszystko jest ściema, nie? No ale on mi powiedział, no nie, to nie były dokładnie te słowa, ale masz frajera, to go duś, jak cię tam złapie, to go puść, tak? Okay. Jakby oni po prostu korzystali na tym, że państwo polskie, no mówiąc delikatnie, nie ogarniało. A cierpieli na tym wszyscy. Wow. Zaczęliście w to wchodzić i w takim razie jak wygląda na tym gruncie oczywiście twoja działalność teraz? Bo to już nie jest w ramach Miasto Jest Nasze, to jest w ramach... Wolnego Miasta Warszawa. Wolnego Miasta Warszawa, tak. Więc co robicie? W sensie, jak możecie w ogóle coś zmienić? Bo dla mnie, wiesz, zawsze jak słyszę o tego typu sytuacjach, to myślę sobie, że tak, po pierwsze oczywiście to jest zadziwiające, jestem zawsze rozwalony na łopatki, jak słyszę, jak to było możliwe i wiesz, jak powiedziałeś o tym nieformalnym spotkaniu, to zawsze takie, naprawdę? Potem sobie myślę, no dobra. Wiesz, ja też mam tak, zawsze taką lekką obawę, bo jak słyszę o tego typu rzeczach, to myślę sobie, kuźwa, dobra, jakiś układ, nie, jakiś spisek i myślę sobie, nie, kuźwa, to trzeba odsiać, w sensie, bo trzeba odsiać, bo jak się za bardzo pójdzie w te spiski, układy, to można zwariować, nie, wiesz, jakby, ja nie mówię, że to nie istnieje, tylko mówię, że zawsze mam taki, zawsze z pewną obawą. No i wiesz, i co się dzieje dalej, nie? Co możecie zrobić wobec czegoś takiego, no nie, wobec właśnie, jak sam powiedziałeś, mecenasów, osób, które pracują na różnych szczeblach administracji. Co się da zrobić, nie? No już, udało nam się to zatrzymać, nie? Znaczy to jest chyba największy mój sukces życiowy, że udało nam się zatrzymać to oddawanie nieruchomości w Warszawie i mimo, że nie ma ustawy i właściwie nic, jeśli chodzi o kwestie prawne, do końca się nie zmieniło, chociaż to zaraz powiem, zmieniło się, ostatnio się zmieniło całkiem sporo, że po prostu nacisk społeczny, nacisk opinii publicznej, czyli ta władza, któraś już, nie wiem, czwarta, piąta, że ona faktycznie, że warszawski ratusz się przestraszył i te sądy też się przestraszyły. I adwokaci się przestraszyli, nie? Znaczy, że uznano, że jakby, że to już jest too much, znaczy, że to już jest za dużo. I faktycznie od 2016 roku warszawski ratusz nie oddał żadnej nieruchomości. I to jest... Ale to są, rozumiem, nieruchomości w różnym stanie też, prawda? No wiesz, no są bardzo różne. Znaczy, wiesz, żeby było jasne. Znaczy, ja uważam, że wiesz, znaczy, że jeśli ktoś mieszkał w domku jednorodzinnym i cała jego rodzina od lat 30, no to ja nie widzę powodu, dla którego on miałby nie być właścicielem tego domku, tak? Nie widzę powodu, dlaczego ci ludzie, którzy utracili jakieś nieruchomości w stolicy, nie powinni dostać odszkodowań. Ale te odszkodowania to też muszą być jakieś, wiesz, no, muszą uwzględniać też te nakłady społeczne i tak dalej. No to nie może być 100% wartości dzisiaj, tylko to musi być jakiś, wiesz, no, jakiś... No coś rozsądnego, tak? Więc ja też widzę też krzywdę tych ludzi, no ale jednak trzeba rozłożyć, tak? No moja rodzina w czasie wojny straciła, wiesz, no całą rodzinę straciliśmy, tak? Mienie ruchome, wiesz, no i nikt nam przecież żadnych odszkodowań nie wypłaca. I z jakiegoś powodu uważamy, że akurat własność nieruchomości jest objęta specjalną ochroną i mamy tym ludziom... Ja okej, no czy mogę się zgodzić, ale naprawdę róbmy to w sposób rozsądny. No i w zeszłym roku, w wakacje, udała się największa rzecz, czyli przyszła nowelizacja ustawy, która blokuje już na zawsze możliwość oddawania nieruchomości wraz z ludźmi. Czyli, że... Naprawdę? Tak, że tam, gdzie są lokatorzy... Tam nie można oddać nieruchomości w naturze. No ale to chyba nie zatrzymuje nadal czegoś, co istnieje, czyli wysiedlania, tak? W jakiś tam, gdzie już oddano, sposób. Tam, gdzie już oddano już te nieruchomości, dalej jest to możliwe, tak? Tylko, że też... Ale nie na odwrót, że nadal, że mamy jakąś nieruchomość, potem mówisz, że nie można oddawać nieruchomości, w których są mieszkańcy, no ale to nadal nie zatrzyma sytuacji, w której gangsterzy będą wyrzucać w różny sposób ludzi i oni sami opuszczą tę nieruchomość i ona będzie... w efekcie bez lokatorów. No tak, ale to już jest... To znaczy, ten scenariusz oczywiście jest możliwy, ale po to jesteśmy my. No okay. Nie, ja wiesz, ja tylko po prostu próbuję to wszystko zrozumieć, nie? Próbuję to poskładać. Znaczy, wiesz, no wiadomo, znaczy cały czas nie ma ustawy, tak? Znaczy, nie ma cały czas ustawy reprywatyzacyjnej i jakby dopóki tej ustawy nie będzie, no to pokazuje, wiesz, to naprawdę pokazuje jakieś upośledzenie naszego kraju, tak? Że nie jesteśmy w stanie tak kluczowej kwestii. To nie jest tylko Warszawa, tak jak mówiłem, no to jest Kraków, Łódź, Poznań, te kwestie, nawet taki Wołomin, tak? To są kwestie cały czas nierozwiązane i jesteśmy jedyni... Michałowice biedne. Tak, znaczy tam akurat już to zostało na szczęście już, że tak powiem, sąd apelacyjny już tam uznał, że to też, że tam już przegięli pałę i na szczęście to zostało wyczyszczone. Ale póki nie będzie tej ustawy, nie, no to wiadomo, że gdzieś tam ta mała furtka zawsze będzie otwarta, no tylko, że jakby działalność właśnie takich organizacji jak nasze, ruchów miejskich, stowarzyszeń lokalnych, no właśnie polega na tym, żeby patrzeć na ręce władzy i to wszelkiej władzy, nie tylko tej samorządowej, ale też, wiesz, tej prokuratorskiej, tej sądowniczej, czy medialnej, tak, bo mówmy się, że też media miały, no, media też nie zachowały się najlepiej w trakcie tej afery. No co ty, media polskie są w ogóle bez wad, proszę cię. Wiesz co, ja nie zapomnę nigdy takiej sytuacji, jak poszedłem na wywiad zdradzę, bo myślę, że... Jak byłeś, czy chyba, że wywiad nie poszedł? Nie, mam nadzieję, że ten pójdzie. Nie, no ten pójdzie bez żadnego problemu. Wiesz co, byłem w polityce, nie w polityce, tylko polityka tygodnik. Dobra, to trzeba ostrożnie tutaj z artykulacją. I udzieliłem takiego wywiadu, wiesz, gdzie powiedziałem wszystko, nie? I to było przed wybuchem afery reprywatyzacyjnej. No i wiesz, powiedziałem dokładnie, jak ten mechanizm wygląda i tak dalej, i tak dalej. Z kimś nam gadałeś? No, już nie chcę zdradzać nazwisk. Nie, ale to raczej... Tak, no z osobą z redakcji, nie? I wiesz, i ona kończy ze mną rozmowę, ta pani, i mówi, no to, co powiedziałeś, to jest prawda, ale to jest gówno prawda. Ja powiem panu, jak czekista czekiście. My nie możemy w tej sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w kraju, szkodzić Hanie Gronkiewicz-Waltz. Usłyszałem to, pamiętałem to do końca życia. No tak. Bo to jeszcze za HGW było. Tak, to było za HGW, to był... Co ty gadasz, że usłyszałeś coś takiego w twarz? Usłyszałem coś takiego w twarz. I mam to na mailach, więc jakby ktoś mnie chciał pozywać z polityki, to chętnie to udowodnię, bo wiesz, i potem, wiesz, no wow. I to nie jest jedna taka sytuacja, gdzie ktoś zrobił ze mną wywiad i ten wywiad potem nie poszedł, tak, bo się po prostu bano lub nie chciano, że tak powiem, uderzać w kogoś i tak dalej. No dobra, w takim razie, bo... część osób, wiesz, ja nie jestem super w to wszystko wgryziony, ale mimo wszystko część osób wiem, że patrzy na ciebie krzywo, mówiąc, że romansujesz trochę z PiS-em. Pozwolę ci się do tego absolutnie odnieść, ale zanim to chciałbym, żebyś, jeżeli da się to w miarę krótko powiedzieć, czy ty uważasz, że obecna władza w tym kontekście jest lepsza niż PO? W kontekście reprywatyzacji tak. Ogólnie, tak, wiesz, to się przynajmniej zakończyło, nie? W sensie wstrzymano to przynajmniej. No ale tak? Wiesz, ale wtedy jak to zaczynałeś robić, to też, wiesz, jakby twoje działania nie były tak bardzo posunięte, że gdyby teraz PO było u władzy i wy robilibyście to, robicie to, to myślisz, że to nie byłoby możliwe? Wiesz co, tu jest ten problem, że tu jest warszawski ratusz, nie? Znaczy tu jest aktor, który jest bardzo mocno związany z tym, nazwijmy to podziemiem warszawsko-nieruchomościowo-wszelkim, tak? I w Warszawie, i nawet ten ratusz, wiesz, on jest... To de facto, wiesz, mieliśmy 25 lat jednej ekipy, która rządzi w Warszawie, tak? Bo to była, od 1994 roku miałeś Unię Wolności, która potem się zamieniła w Platformę Obywatelską i de facto tylko Lech Kaczyński był tym momentem, kiedy PO... A potem został prezydentem. Tak, PO nie rządziła, nie? Więc jakby tutaj po prostu masz... Zresztą jak w większości dużych miast, nie? Masz po prostu totalny układ, który jest jakby często nawet ponadpartyjny, on już jest tak zasiedziały, on jest tak zżyty po prostu z różnymi interesami, grupami interesów, wpływu i tak dalej, że jakby on robi wszystko, żeby zabezpieczać swoje różne ciemne interesy. I myślę sobie, że gdyby na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Warszawie i był warszawskim ratuszem, kontrolował Prawo i Sprawiedliwość, to pewnie nic by się nie wydarzyło, nie? W sensie, jeśli chodzi o reprywatyzację, tak? Ale w tej sytuacji oni byli w stanie coś z tym zrobić. Co ciekawe, tam było jakby dużo jest też poszlak wskazujących na to, że główni aktorzy w tej aferze reprywatyzacyjnej też są gdzieś tam powiązani z Prawem i Sprawiedliwością, nie? Możecie znaleźć w internecie takie zdjęcia pana ministra Wąsika, który jest na imprezie z jednym z głównych oskarżonych właśnie w tej aferze reprywatyzacyjnej. Już nie chcę powiedzieć, co oni tam robią na tych zdjęciach, ale jak sobie zgooglacie, to zobaczycie, nie? Ale przyznasz, że zdjęcie to jednak nie jest dowód, nie? W sensie, ale przyjaźnili się. A Wąsik, który jest dzisiaj wiceministrem do spraw służb specjalnych, czy wiceministrem do spraw wewnętrznych, był szefem opozycji w Warszawie. I on był radnym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Okay. I on, gdy trwała afera reprywatyzacyjna, on się wcześniej przyjaźnił z tym jednym z tych głównych bohaterów afery. I jakby, Prawo i Sprawiedliwość przez te 4 lata wtedy, tak, to była poprzednia kadencja, naprawdę nic nie robiła, nie? Więc... Okay. Ale trzeba oddać PiS-owi, że jednak doprowadzili do nowelizacji tej ustawy, głosowali za tą nowelizacją wszyscy, co w ogóle też jest ogromnym osiągnięciem, bo i Platforma głosowała, i Lewica, ale że faktycznie nie było tej woli politycznej, żeby to przerwać, nie? I że dopiero w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić w kraju, to Platforma na tyle się przestała czuć pewnie, że też przestała robić pewne rzeczy, które wcześniej robiła, tak? Chociażby jak to oddawanie tych nieruchomości na prawo i lewo. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wiesz, że trzeba tu rozróżnić pewne rzeczy, tak? Bo ja jestem krytykiem tego modelu, w którym ideowo, biznesowo, jak go nazwiemy, my socjologowie nazywamy to neoliberalizmem, tak? Że żyjemy, że kiedyś był komunizm tą ideologią panującą, a dzisiaj ideologią panującą jest neoliberalizm, czyli rządy wolnego rynku, wszystko trzeba sprywatyzować, wszystko trzeba zderegulować i tak dalej, i tak dalej, nie? I każdy jest kowalem swojego losu. I jak będziesz ciężko wstawać i pracować i to... śmieciowy kitku, śmieciowy kitku. Tak, to jest mniej więcej to, nie? Tak. I Prawo i Sprawiedliwość przyszło do władzy i zaproponowało pewne korekty, nie? W tym modelu, tak? Przede wszystkim chodzi tutaj de facto o 2 rzeczy, czyli o 500+ i o minimalną stawkę godzinową, tak? I oni po prostu powiedzieli, że trzeba jakoś, że ludzi nie można do końca pozostawić samych sobie i nie można ich wydawać na pastwę z tych mechanizmów wolnorynkowych, które nie są wcale takie obiektywne, o tym też możemy porozmawiać, jak się wydaje. I oni dokonali pewnej korekty, tak? Zredukowali chociażby biedę w Polsce jednak dość radykalnie, szczególnie tą biedę wśród dzieci. I to jest jakby jedna rzecz, którą ja, krytykując Platformę, myśmy zawsze to mówili, tak? Że to musi się w myśleniu strony liberalnej zmienić, tak? Że nie można nie można dalej kontynuować tego modelu, tak? Tego dzikiego kapitalizmu nadwiślańskiego. I Prawo i Sprawiedliwość jakoś to ucywilizowało. Ale z drugiej strony to jest tylko mała korekta, tak? Znaczy na poziomie takim ideowym. Dalej mamy rządy deweloperów, dalej Polska jest rezerwuarem taniej siły roboczej, dalej mamy totalnie, wiesz, problemy ze środowiskiem, wycinka w lasach, zanieczyszczenie powietrza, no jakby tysiące rzeczy są dokładnie takie samo albo gorsze. Zawłaszczenie państwa przez partie polityczne, które już było wcześniej, doszło do, no już to, no wykładniczo to rośnie, tak? No i jakby, więc no w tym sensie, no jakby widzę, co Prawo i Sprawiedliwość robi, no i co więcej, mam też jako dowód na to, że jestem też krytykiem Prawa i Sprawiedliwości, no wiesz, możesz posłuchać taśm Kaczyńskiego ze Srebrnej, nie wiem, czy pamiętasz tą aferę. No pamiętam aferę, ale taśm, w sensie no to, nie wiem, do czego się odwołujesz. No, taśmka Kaczyńskiego jest, Kaczyński mówi, pojawiła się operacja śpiewaka i musimy przerwać budowę. No tak, no, okay. Więc wiesz, więc nie chcę powiedzieć, że zatrzymałem Kaczyńskiego, ale de facto no, miałem w tym duży wpływ, no, a mi się wydaje, że jestem bardziej skuteczny w zatrzymywaniu Kaczyńskiego niż Borys Budka, to na pewno. Szkoda, że nie mam tutaj mojej żony, ona uwielbia, jak Borys Budka się w telewizorze pojawia, zawsze ma taki uśmiech. W ogóle nie. Więc wiesz, więc jakby ja, no siłą rzeczy, że ja jestem, wiesz, zakorzeniony w Warszawie, gdzie rządzi ta Platforma, no to częściej pewnie gdzieś słychać mnie jako krytykującego Platformę, ale jakby no, mam też procesy z działaczami PiS-u, też mam procesy z adwokatami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością, więc no też swoje, że tak powiem, no tutaj doświadczyłem z ich strony. No i pewnie czujesz to, co jakaś grupa ludzi w Polsce czuje mocno, czyli nie ma na kogo głosować. No daj, no ja jestem taką osobą trochę, nie? Nie ma, ale tak realnie nie ma na kogo głosować. I o ile w prezydenckich jeszcze wydaje mi się, że trochę łatwiej jest się postawić po tej stronie. Nie mówię, że każdy to robił, tak? Ty tego nie zrobiłeś, tak? Po stronie tak zwanego mniejszego zła, ale jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, no to jest już, to jest już faktycznie szukanie, to jest takie szukanie trochę, albo nie, to nie jest, to jest strzelanie trochę na oślep. O ile się nie głosuje na te dwie największe listy, nie? I to jest cholerny problem, bo w ogóle miałem wrażenie, że to jest trochę i w koszyczku mediów, polityków i naszego wykształcenia, że udało się bardzo skutecznie zniechęcić ludzi do w ogóle interesowania się polityką. Polityka z zasady brzmi jak... Polityka z zasady już trochę przybiera taką kluskowatą twarz takiego zmęczonego polityka, który już którąś kadencję siedzi w Sejmie i jak gada, to jest ci po prostu gorzej, nie? I myślę sobie, jeżeli tak wygląda polityka, to mi się nie chce. I po prostu bardzo niewielu młodszym osobom, tak, tym 30 z hakiem, no 20-30, chce się w ogóle w to tak na serio zaangażować, nie? A to jest ogromny problem, bo jeżeli się nie zacznie zmieniać tej warty, no to jakby nie ma problemu, nie? Ryszard Kalisz i spółka, ja nic do pana Ryszarda, nie? Ale wiesz, o co chodzi. W sensie, to są ludzie, których pamiętam, jak byliśmy tacy i oni będą, i wiesz, Leszek Miller, nie? Nie, no to jest, wiesz, znaczy o to im chodzi, nie? No bo jakby, żebyśmy się nie interesowali polityką, no bo jakby to jest w ich interesie. O to im chodzi? Znaczy, wiesz, nie wiem, czy to jest celowe działanie, ale na pewno tak wyszło bokiem. Nie narzekają na to, nie? Znaczy jakby, wiesz, są takie teorie, które, wiesz, no mówią, że jakby dzisiejszy system, jakby ten właśnie, ten neoliberalny, jego, że tak powiem, legitymizacja, jego uprawomocnienie polega na ciągłej demobilizacji ludzi, na ciągłym rozbijaniu jedności, na ciągłym rozbijaniu solidarności. I przez to, że nam się wydaje, że jesteśmy po prostu jakimiś indywidualnymi jednostkami, nie mamy po prostu na nic wpływu, tak, że dzieją się jakieś ogromne procesy i nic z nimi nie możemy zrobić. I to jest działanie w tym sensie systemowo-celowe, tak, no nie wiem, no chociażby właśnie, wiesz, no kredyty hipoteczne, tak, że jakby jedynym dojściem do własnego jest tylko i wyłącznie zdobycie kredytu hipotecznego. To ja w tym roku. No właśnie. To gratulacje, bo zadałeś się... Jeszcze nie wziąłem, ale to jest plan na ten rok. 70% Polaków nie stać na kredyt dzisiaj. Widziałem to w twoim filmie. Jak to usłyszałem, to naprawdę jest przerażające dla nas. To jest, w sensie, znaczy, 70%, bo ty tam to zaokrągliłeś, że średnio trzeba powiedzieć o tym wkładzie własnym tam 20%. Tak. No czyli często to się sprowadza do powiedzmy 100 tysięcy złotych, nie? No w Warszawie na pewno. No, w Warszawie na pewno. No to, no tak, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, nie? Że wiele osób może mieć z tym problem, nie? Kto może odłożyć 100 koła, nie? W sensie, kto może odłożyć 100 tysięcy żyjąc w Warszawie, wynajmując mieszkanie albo posiadając dzieci. To jest po prostu niemożliwe. Plus masz też bardzo dużo ludzi, którzy pracuje na umowy śmieciowe i oni też mają dużo trudniej zdobycie kredytu, więc dzisiaj luksusem jest to, żeby zaciągnąć kredyt na 30 lat i spłacić zapłacić bankowi dwa razy tyle, ile wziąłeś, nie? Znaczy to jest po prostu... Nie, no nie dwa razy tyle, no, ale wiem... No, ale to jest naprawdę dużo więcej niż to, co wziąłeś. Te kredyty może teraz są nisko procent. Pamiętaj też, że jak bierzesz teraz kredyt, to pamiętaj, że masz teraz niskie stopy procentowe, ale jak za 5 lat je podniosą, to twój kredyt może być już dużo, dużo bardziej kosztowny. Ja się napiję wody tymi tutaj... Ale wiesz, mówię o tym... No to co mam wynajmować, wiesz o co chodzi? No nie, no wiem, ale wiesz, ale myślę, opowiadałem ten przykład tego kredytu, że jakby, że na przykład takim Wiedniu, no to oni się dogadali między sobą, no nie, że my budujemy mieszkania czynszowe, społeczne, spółdzielcze i 2/3 mieszkańców Wiednia mieszka w mieszkaniach społecznych. To jest bardzo bogate miasto, mieszkają tam bogaci ludzie i oni naprawdę wszyscy mieszkają nie we własnościowych mieszkaniach, tylko w mieszkaniach, nie wiem, komunalnych, tak? I komunalnych po polsku, czyli umówili się tam, że jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy społecznością, wszyscy razem tutaj mieszkamy i łatwiej będzie nam ogarnąć pewne rzeczy, jak się dogadamy razem i się poradzimy sobie razem z jakimś problemem, nie? A kredyt hipoteczny, no to jest właśnie taki próba, prawda, przeżycia indywidualnych ścieżek, że tak powiem, radzeniem sobie z rzeczywistością. I ten system, w którym my żyjemy, on totalnie takie rzeczy promiuje, nie? I, no i ta klasa polityczna w Polsce jakby... Wiesz, no to są dokładnie ci sami ludzie, nie? Znaczy, że nie doszło do żadnej wymiany pokoleniowej. Ci nowi, co przychodzą, są jeszcze gorsi, wychowani przez tych starych tak naprawdę niż... Jest jeszcze Szymon Hołownia. Jest Szymon Hołownia. Ale Szymon Hołownia też jest bardzo, wiesz, on też pełnił bardzo ważną rolę w tym systemie, tak? Bo jakby ten system, on od czasu do czasu musi stworzyć taki wentyl jakby, nie? Coś takiego, że tak się... To ciężko mu wyszedł ten wentyl, ale nie będzie. Wiesz, znaczy, że nic się nie może specjalnie zmienić, ale trochę się zmieni, nie? W sensie, wiesz o co chodzi, jakby to jest taka zmiana bez zmiany, nie? I miałeś Palikota wcześniej, miałeś Roberta Biedronia wcześniej, miałeś do pewnego stopnia Pawła Kukiza, który właśnie byli takim, że ten system potrzebuje takich ludzi, żeby dalej się podtrzymywać, tak? Że daje ci wrażenie wyboru. A to tak naprawdę nie jest żaden wybór, bo jak się przyjrzysz, prawda, kto jest wokół Szymona Hołowni, no to są to ludzie już z bardzo długim doświadczeniem, prawda, głównie z otoczenia Donalda Tuska. Mam szybkie pytanie, ale ważne. Czy ty chciałbyś w pewnym momencie być elementem, być tym kolejnym wentylem w układzie? Nie no, wolałbym być rewolucją niż wentylem. No wiesz, Szymon Hołownia też by wolał być rewolucją. Rewolucją dialogu oczywiście, nie, ale... Wiem. Wydaje mi się, że on... To jest serio pytanie. Nie, no wiesz, znaczy ja odszedłem z polityki, nie? Rok temu po przegranym procesie z panią Bogumiłą Górnikowską-Ćwionkowską uznałem, że już polityka już jest nie dla mnie i że na razie muszę się skoncentrować na jakichś innych rzeczach, na, że tak powiem, budowaniu świadomości, promowaniu pewnych postaw społecznych, bo miałem po prostu wrażenie uderzenia głową w mur, nie? Znaczy, że tu się po prostu nic... bardzo trudno jest na tej płaszczyźnie politycznej cokolwiek zmienić, nie? I w ogóle kryzys demokracji, który mamy na Zachodzie, ale też w Polsce, no też wynika z tego, że jakby my wybieramy ludzi i nic się nie zmienia, nie? Jakby my wybieramy, oczywiście gdzieś tam może się retoryka zmieniać, możemy tutaj teraz czujemy na gejów, a wcześniej, prawda, robiliśmy jakieś inne rzeczy, ale ogólnie służba zdrowia leży, smog jest straszny, mieszkania są drogie, katastrofa klimatyczna tylko przyspiesza, susza z roku na rok jest coraz większa, nic się nie zmienia. Jakby i ten system nie oferuje, za pomocą mechanizmów demokracji przedstawicielskiej nie możemy doprowadzić do tej zmiany. I z tego się bierze ten kryzys, z tego bierze się Trump, z tego się bierze Brexit, z tego biorą się tego typu ludzie, którzy mówią, nie, my przyjdziemy, wywalimy stolik i zrobimy wszystko na nowo, nie? I ludzie po prostu chcą tego, tak? Bo warunki życia bardzo wielu ludzi w Ameryce to już w ogóle, nie? No w Ameryka to jest osobny rozdział, ale że znika klasa średnia, że szanse awansu są coraz mniejsze, że my jesteśmy pokoleniem doomerów, nie wiem, czy słyszałeś to określenie, że jesteśmy pokoleniem, które de facto jego przyszłość naprawdę rysuje się w bardzo czarnych barwach, gdzie nie spojrzysz, tak, emerytury, mieszkania, czy właśnie chociażby warunki klimatyczne, w których będziemy żyli za 30 czy 40 lat. No i wiesz, i nic dziwnego, że to kipi, jeśli nie może za pomocą urny wyborczej, tak, i za pomocą wrzucania kartki do tej urny wyborczej, jeśli ty nie możesz tego faktycznie zmienić i doprowadzić do tej zmiany. A w Polsce, w Warszawie, już widać mój warszawskocentryzm. Polska to Warszawa. Przepraszam, wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy. Paweł Kukiz jaki raz powiedział akurat coś, myślę, coś całkiem celnego, że Warszawa to trochę takie Monako, nie? I że ciężko jest... naprawdę Warszawa jest miastem przywileju mimo wszystko. Oczywiście, że mieszkają tutaj też dużo biednych ludzi, ale jest to nieprawdopodobna koncentracja bogactwa, jakie tu jest i mieszka tu naprawdę bardzo dużo zamożnych ludzi, ale mówiąc o Polsce, że te elity, które nam się wykształciły gdzieś po, wiesz, w 89 roku, nie? Po upadku komunizmu, że one no, zoligarchizowały ten system, tak? Że one jakby podzieliły się tym tortem, tak? Jakby nie dopuszczają nikogo spoza. Więc tutaj mamy te dwa, można powiedzieć, procesy, tak? Ten jeden globalny, który jakby wszędzie na świecie widzimy i w Polsce ten polski rodowód właśnie tych elit postsolidarnościowych i post-PZPR-owskich, które gdzieś tam się w tym 89 roku dogadały między sobą i dalej de facto, wiesz, no, rządzą krajem, tak. No ale widzisz w tym jakiś sensowny, wiesz, kierunek, który można obrać, no bo znowu trafnie, ja się zgadzam z tą tezą, że faktycznie co jakiś czas musi się pojawić taki joker, który w polityce nagle namiesza, ale tak naprawdę to jest więcej hałasu o nic. Trochę myśląc o zeszłym półroczu, gdzie te strajki kobiet w tak dziwnych warunkach się pojawiły i no mają one różne podstawy, tak, i są różne wątpliwości dotyczące strajków kobiet, ale jednak jako inicjatywa, no to jestem za w zupełności, ale czy to, wiesz, czy tu jest jakikolwiek, wiesz, rozpęd, który może, bo z drugiej strony nie tak dawno słyszałem gdzieś, że Donald Tusk się wypowiedział tak w sposób lekko zawoalowany, że generalnie to on chyba od tej polityki nigdzie nie ucieknie i już się pojawiła wielka nadzieja, że może Donald Tusk na białym koniu, jak już się przyjęło mówić, po prostu wróci do polityki. Nie wiem jako kto, ale wiesz jakby, że mamy to, ale potem mamy szybki powrót do czegoś, co już być może bardzo dobrze znamy i wiesz, co chodzi, w sensie, czy ty, znając jakąś perspektywę historyczną, to nie musi być odległa perspektywa, znasz przykłady, jak to mogłoby zadziałać, żeby coś się zmieniło, bo wszyscy wiemy, to nie jest tak, że 31 grudnia będzie tak, 1 stycznia będzie już na odwrót, nie? To nigdy się w ten sposób aż nie dzieje, ale sam powiedziałeś, że wolałbyś, żeby to był rodzaj rewolucji. Wiesz, to znaczy, patrząc na historię, to niestety nie mam dobrych wiadomości dla ciebie właśnie. Specjalnie, bo my żyjemy w czasach nieprawdopodobnej koncentracji bogactwa, tak? Dzisiaj widziałem artykuł, że 10 najbogatszych ludzi na świecie zarobiło w czasie tego roku pandemii, kryzysu tyle pieniędzy, że mogliby zaszczepić cały świat i jeszcze by zostało, tak? Mówimy o samym ich zysku w ciągu roku 10 ludzi. Nie? A samym zysku z tego roku? Tak, wow, z tego roku. I że te nierówności społeczne globalnie, one bardzo, bardzo rosną. One mają też podłoże pokoleniowe bardzo mocno, tak? Czyli, że pokolenie jakby milenialsów i te kolejne Z, ono się nazywa już chyba Z, ono jest no, bardzo upokrzywdzone, można powiedzieć, przez ten system, który został stworzony, tak? I że tak, i jak patrzysz na przykład na... To jest teza tego francuskiego ekonomisty znanego Thomasa Piketty'ego, tak? Że jak patrzysz na te 200-300 lat rozwoju Zachodu, przede wszystkim Europy, to tego typu nierówności społeczne i tego typu napięcia społeczne kończyły się zawsze tak samo. Przemocą. Wojną. I de facto jedynym wielkim wyrównywaczem i takim momentem, kiedy ludzkość gdzieś poszła do przodu z różnymi rzeczami, to były wojny. Tylko wtedy bogaci ludzie, którzy rządzą naszym światem, zawsze rządzili i zawsze prawdopodobnie będą rządzić, tylko wtedy oni orientują się, albo się po prostu boją, że jeśli nie podzielą się tym bogactwem z innymi, to ci ludzie przyjdą po nich, tak? I po prostu z widłami ich i po prostu przepędzą, nie? I jak patrzysz na przykład na te wielkie osiągnięcia, które my dzisiaj uważamy za może coś oczywistego, nie wiem, darmową opiekę zdrowotną, system emerytalny, powszechne budownictwo mieszkaniowe, darmowe szkoły, nie? To jest w ogromnej mierze osiągnięcie właśnie tej odbudowy powojennej, tak? Że ci ludzie, którzy przeżyli wojnę, właśnie pokolenie moich dziadków, no po prostu uznało, że ten świat trzeba po prostu zbudować zupełnie inaczej, bo jeśli nie zbudujemy go inaczej, to znowu faszyzm, czy komunizm, no akurat moja babcia to wierzyła w ten komunizm, ale to są dwie ideologie totalitarne, jakby nie patrzeć, które mają miliony ofiar na koncie, że to doprowadzi, no znowu doprowadzimy do wojny, znowu doprowadzimy do zwycięstwa ideologii totalitarnych, tak? I to jest ten wniosek niestety, który mamy z historii, nie? Że nigdy w historii ludzkości bogaci nie podzielili się dobrowolnie swoim majątkiem. No jak widzimy co się dzieje, a jeśli spojrzymy jeszcze dawniej, tak na przykład, no też było bardzo fajne, takie, czytałem kiedyś taki artykuł, nie pamiętam gdzie to było, ale o upadku cywilizacji, Boże, teraz widzę, że jestem, nie, kto żył w Meksyku? Majowie, czy... Majowie chyba? Nie, Majowie? Nie, a o kim myślisz jeszcze? Aztekowie? Ale Aztekowie, że to na południu mieszkają. Nie, ja też się... Dobra, w każdym razie była ta duża cywilizacja, która tam budowała te ogromne piramidy. Na obecnych terenach Meksyku. Tak. Okay. I budowała te ogromne, wiesz, piramidy i te gigantyczne miasta. No. I ich jakby... oni... Mhm. Oni upadli przez zmiany klimatu, co jest w ogóle... no co ty? No, bo oni pod te wielkie miasta, znaczy to dosłownie cała Ameryka Środkowa... Aztekowie i Majowie. Czyli jeszcze coś pamiętam z lekcji historii. Bo to była naprawdę gigantyczna cywilizacja, jak na warunki, wiesz, bo to oni mieli po prostu, no, byli zurbanizowani jak no, dzisiaj Europa po prostu, wiesz, były te... Dosłownie co 30 kilometrów było jakieś ogromne miasto. I co oni zrobili? Oni po prostu wycięli wszystkie lasy. Wszystkie lasy wycięli pod uprawę kukurydzy i pod te swoje miasta. Okay. I tam gdzieś chyba w jakimś, już nie wiem, gdzieś w średniowieczu, jeszcze zanim przybyli nasi konkwistadorzy i Hiszpanie przybyli tam, to oni doprowadzili, tam była tak gigantyczna susza wywołana z tego powodu, że przez dziesiątki lat była po prostu susza. Wody. Nie było wody. I oni po prostu mnóstwo tych miast opuścili, nie? I dlatego te miasta potem są odnajdywane, wiesz, w dżungli, bo po prostu oni musieli opuścić, bo po prostu nie byli w stanie podtrzymać tego. I tam były badania archeologiczne robione i ci archeologowie powiedzieli tak, no, że jakby, że tam powstała elita, która była tak bogata i ona była w stanie odseparować się bardzo długo od tych negatywnych konsekwencji, które wywoływała własnym modelem rozwoju gospodarczego. Okay. Czyli oni byli w stanie, nawet gdy tam ta populacja głodowała, już miała gorzej, oni było dalej okej. Wow. Aż doszło do momentu, w którym ta cywilizacja już nie była w stanie dalej się podtrzymać. Nie? I jak wiesz, i to brzmi jak dzisiaj, nie? W sensie dokładnie to samo, nie? Jak czytasz o bogatych, no to co bogaci robią z pieniędzmi? Czy oni wydają... Ale teraz bogaci mogą sobie po prostu, wiesz, wiadomo, że mówimy o pewnej garstce, ale zawsze mogą gdzieś polecieć po prostu. Słyszałeś o bunkrach w Nowej Zelandii? Już jest normalnie biznes, jest cały biznes kupowania bunkrów w Nowej Zelandii. Elon Musk chce na Marsa polecieć razem z Bezosem, ale... A reszta? No właśnie, a co my mamy? Ale właśnie na tym polega... Ta klasowość, nie? No, jebać resztę, no, po prostu. To jest jak z szalupami na Titanicu i z wszystkim innym. I wiesz, ja też, i wielokrotnie o tym mówiłem, ja też dużo bardziej wolałbym żyć w kraju, w którym różnica między najbogatszym Polakiem a najbiedniejszym Polakiem jest jak najmniejsza, niż w kraju, w którym wszyscy mamy więcej pieniędzy, ale te pieniądze są mniej warte, nie? Absolutnie. No i to rozwarstwienie jest większe. Absolutnie jestem po tej stronie, tylko faktycznie za każdym razem myślę sobie, czy wiesz, czy coś, co jest jednak trochę w nas wdrukowane, czyli właśnie ta jednostkowość, no nie? Nie zwycięża. I przecież, no bo umówmy się, gdyby było tak, że osoby uboższe, osoby w trudniejszej sytuacji, przecież to nie jest bardzo zadziwiające, że one razem mogłyby więcej osiągnąć. A jednak nadal wolą być w tym modelu, który istnieje. Na siłę nikogo tam nie, wiesz, nikogo nie weźmiesz na siłę z tego neoliberalizmu, nie przesadzisz, mówiąc, że słuchaj, tu ci byłoby lepiej. No nie? Jeżeli ta osoba sama nie zdecyduje, że chciałaby inaczej. Ja nie wiem, czy to jest pokłosie jeszcze komuny, która wiele osób ją pamięta w jakimś stopniu i po prostu u nas na słowo komunizm, socjalizm, no to się włos jeży wielu osobom po prostu na głowie. Czy to jest coś, co po prostu może my mamy bardziej? No nie, wiesz... Ja nie mam takiej perspektywy, żeby... Ty często używasz tych porównań, mówisz, że można by zrobić tak jak w Szwecji, można by zrobić tak jak w Danii, no a robimy raczej tak jak jest w Stanach, no nie? Ja się zastanawiam, jakby wiesz, czy można by, nie? Czy faktycznie dałoby się to zrobić inaczej i czy dałoby się teraz, nie 20 lat temu, tylko teraz, czy dałoby się zrobić inaczej, żeby po prostu te nierówności były mniejsze, nie? Znaczy wiesz, ten system, w którym my dzisiaj żyjemy, on też nie został naturalnie, on nie powstał naturalnie, tak? Znaczy jego siła polega na tym, że wydaje nam się, że on jest naturalny i że on jest oczywisty i że on wszystko, co jest wystarczająco długo. Tak, znaczy wiesz, jakby, ale jak spojrzymy na korzenie tego, wiesz, inaczej to oczywiście wyglądało w Polsce, inaczej na Zachodzie, no, w Polsce jakby kamieniem węglowym tego systemu, no była terapia szokowa, tak? Czyli były reformy Balcerowicza, które były wprowadzone w sposób niedemokratyczny, tak? No to trzeba to pamiętać, tak? No, żeby to był parlament kontraktowy, który był wybrany tylko w częściowo wolnych wyborach, a szli do wyborów z planem i programem z Okrągłego Stołu, który był zupełnie inny niż to, co się wydarzyło pół roku później, nie? Znaczy w Okrągłym Stole to nam mówili o związkach zawodowych, tam model szwedzki, tutaj rady pracownicze, będziemy wszystko robić ewolucyjnie, trzecia droga, coś tam nie do końca kapitalizm amerykański, ale też nie socjalizm. A tutaj po pół roku, wiesz, przychodzą goście i przegłosowują najbardziej radykalny program reform no, w stylu po prostu Reagana, Thatcher w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Więc jakby to zostało w pewnym sensie narzucone, no nie, no, zapewniam cię, jakby była referendum w tej sprawie, no to by nie wygrało, tak? Znaczy w 90 roku, na pewno w 89 roku Polacy by nie zdecydowali się na taki model wejścia w to. I to, co, i to wymaga po prostu wysiłku, tak? Znaczy to narzucenie nam tego właśnie indywidualistycznego spojrzenia, każdy radź sobie sam, bądźmy, każdy jest kowalem własnego losu, oczywiście, że są nierówności, ja też będę milionerem, jak będę wystarczająco ciężko pracował, i tak dalej, i tak dalej. To wymaga gigantycznej pracy. I to wymaga nieustającego podtrzymywania. I to jest, tym się zajmują przede wszystkim media. W drugiej kolejności akademia, w trzeciej kolejności politycy. Wiesz, to Noam Chomsky napisał taką książkę, ona chyba nie wyszła po polsku, Fabrykowanie zgody, Manufacturing Consent. I on napisał taką książkę właśnie, gdzie pokazuje, jak media fabrykują zgodę, poparcie dla różnych reform, dla różnych polityk i tak dalej, gdzie i w Ameryce na przykład, wiesz, znaczy to był naprawdę bardzo długi proces, no bo Ameryka była do lat 70. no była, no może nie powiedziałbym, że to skandynawskie państwo było, tak, no ale jednak to było państwo, które gdzieś tam miało ten model bardzo zbliżony zdecydowanie bardziej do europejskiego, jeśli chodzi o podejście do ludzi, podatki. Najwyższa stawka podatkowa chyba do lat 70. to było chyba 80%, tak? Co ty gadasz? Tak, no były bardzo wysokie podatki dla bogatych, bardzo silne związki zawodowe, pensje rosły, no ten American Dream, no to było właśnie lata 50., 60., każdy domek ma i tak dalej, że robotnik może, prawda, z jednej pensji całą rodzinę utrzymać, jeszcze jeździć na wakacje i tak. I to było faktycznie możliwe i to się faktycznie w Stanach Zjednoczonych wydarzyło. I w latach 70. doszło do takiego, znowu to brzmi trochę jak teoria spiskowa, ale naprawdę, znaczy oni siedli, szczególnie po 68 roku, kiedy były te, wiesz, te wszystkie awantury, protesty studenckie i tak dalej, cały ruch kontrkultury. I oni siedli, bogaci ludzie po prostu siedli i powiedzieli sobie tak, no, znaczy, że jeśli to dalej pójdzie w tą stronę, to my naprawdę stracimy tą resztkę tej władzy, którą mamy. I wtedy oni zwrócili się do właśnie neoliberałów, czyli wrócili się do Miltona Friedmana i do Friedricha Hayeka, tak? Czyli tej szkoły austriackiej, która została potem zaszczepiona do tego. I oni wzięli tę naukę ekonomiczną, która naprawdę za nauką nic nie ma. Już te wszystkie mity, wiesz, o neoliberalne zostały tyle razy sfalsyfikowane. No, jeden z głównych mitów to jest to, że jak będziemy obniżać podatki bogatym, to naturalnie będą, to biedni się staną bogaci. To jest oczywistym kłamstwem, jest to, są setki badań, które pokazują, że nie ma to w ogóle prawdy, nie ma w ogóle... I nie trzeba patrzeć tylko na Bezosa i Muska, żeby brać te najbardziej wyśrubowane przykłady, ale po prostu ludzi bogatych jest więcej, tylko na całe szczęście, bardzo często udaje się robić taki cherry picking i się pokazuje, nie wiem, kogoś na Podlasiu, czy kogoś w Małopolsce, kto stał się, wiesz, magnatem lokalnym, mając swój zakład taki-śmaki, no i on postawił budynek na przykład. Budynek dla dzieci, tak. I to wystarcza bardzo często dla utrzymania tego mitu. No tak, no filantropia, wiesz, no to Tuwim powiedział, że filantrop to jest ktoś taki, kto ukradł publicznie i oddaje małą część prywatną. Naprawdę Tuwim tak powiedział? W której bajce? Aż tak to mnie nie, aż tak, ale możesz mnie fact-checkingować, jak chcesz, masz spoko, tam komputer. Spoko. Nie, bo tak myślę, jaka to bajka byłaby fajna dla dzieci. O filantropie. I jakby filantropia też jest po to, żeby, prawda, legitymizować te nierówności społecznej i pokazywać, że przecież ci bogaci się dzielą i tak dalej, a to są grosze w porównaniu do tego, jak jest system na przykład podatkowy, usługi publiczne i tak dalej, nie? I oni się po prostu dogadali w tych latach 70. i zaczęli tworzyć think tanki. To była jakby pierwsza rzecz, którą oni zaczęli robić, czyli wymyślili coś takiego jak think tank, czyli właśnie taki instytut myśli, nie? I oni zaczęli finansować stypendia ludziom, zaczęli wydawać książki, zaczęli wydawać ogromne pieniądze na polityków i doprowadzili do wyboru Ronalda Reagana w 80 roku, który był pierwszym takim, można powiedzieć, obok Margaret Thatcher, no, takim mega rozsadnikiem tej ideologii neoliberalnej, nie? I wtedy zaczęła się właśnie obniżanie podatków bogatym, niszczenie związków zawodowych, deregulacja, niszczenie, wiesz, niszczenie środowiska na całego i tak dalej, nie? Ale to zajęło im 10 dobrych lat, żeby stworzyć bazę i grunt do tego. I tutaj znowu odwołam się, jakby, więc są różne drogi do tej zmiany, tak? Na przykład Antonio Gramsci był taki komunista włoski, który mówił, zastanawiał się, dlaczego we Włoszech po I wojnie światowej nie wybuchła rewolucja komunistyczna. Jak to jest możliwe? Tutaj jest takie bezrobocie, mamy przemysł. Nie wybuchła rewolucja komunistyczna, tylko faszyści przejęli władzę z Mussolinim, nie? I on wymyślił coś takiego jak idea hegemonii, czy hegemonii kulturowej, nie? Że jakby, że nie wystarczą warunki fizyczne do tego, żeby doszło do rewolucji, do zmiany społecznej, ale muszą jeszcze dojść do te warunki kulturowo-hegemoniczne, czyli ten świat nasz wyobrażony, który jest produkowany i fabrykowany, można powiedzieć, właśnie w tych ośrodkach, które wpływają na innych ludzi, czyli właśnie... Daj przykład jakiś, w sensie co by mogło być takim... No, kluby Gazety Polskiej, no. Przepraszam. No, dosłownie Prawo i Sprawiedliwość wzięło Gramsciego, no, komunistę. Jak było w opozycji, to zrobiło to, co on powiedział, tak? Zakładali kluby Gazety Polskiej, okay, Radio Maryja, no tak, cały ten ruch, wiesz, własne uniwersytety, Kongres Wielka Polska, coś tam, no jakby instytut sobie... Już nie chcę też instytuty, jakby wykonali oczywiście w mikroskali tą ogromną pracę, żeby zbudować własną hegemonię, która w pewnym momencie, gdy była do tego okazja, została, doszło do pewnego przełamania, nie? Oni dokonali tej pracy. Ale tak, to jest praca mrówcza na początku, nie? To jest praca u podstaw. Słyszałem o jakichś takich wypowiedziach ludzi, którzy... Bo ja w ogóle Radio Maryja, to jest przeciekawy zawsze przykład. Radio Maryja akurat znałem od dość młodego wieku, dlatego że mama mojego bliskiego kuzyna, którego, wiesz, dużo tam wakacji spędzam na Unii, leciało, od kiedy pamiętam, leciało Radio Maryja. Kiedy to jeszcze była faktycznie alternatywa, tam zawsze w kuchni brzęczało Radio Maryja, nie? I fast forward do niedawno rozmawiałem z moim bratem, który gdzieś tam był u rodziców w domu i w środku nocy chyba chciał wyłączyć telewizor, który chodził cały czas. No i tam na telewizorze leciało TV Trwam. I okazuje się, że w środku nocy, stary, w telewizji Trwam jest audycja Hotline z Antonim Macierewiczem. Słyszałeś o tym? Że po prostu normalnie tam możesz się wdzwonić, no, i Antoni jest na drugim końcu linii, możesz się z nim pogadać. Wiesz, ale jaki to jest power w ogóle. No to jest, ale wiesz, no, bo de facto... Wcześniej był Rydzyk w radiu, a teraz nagle, wiesz, jeszcze w telewizji. Ale wiesz, no, może to jest niesprawiedliwe, ale kto się zajmuje dzisiaj starymi, samotnymi ludźmi? TVP i Trwam, no. No i Maria. No tak, 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 no, absolutnie. No i wiesz, znaczy, ludzie starzy zostali potraktowani najgorzej pod słońcem. Najgorzej, tak, nie? I wiesz, i dla nich to Radio Maryja jest, podejrzewam, no jakimś rodzajem terapii, tak? No w sensie, że no, nie mają do kogoś się emeryci TVN-u, nie ma szans, tam nie ma nic dla nich. Nic, no tam jest po prostu kult młodości, tak, jedziemy, bogacimy, tak, się i tak dalej, nie? Więc jakby, wiesz, jakby, no i właśnie, no jakby i masz tą hegemonię, która ci cały czas promuje, że właśnie tylko indywidualne rzeczy, tylko indywidualne ścieżki, młodość, jebać biedę, przestań być biedny, weź kredyt, weź kredyt, zmień pracę, nie? I, jakby, i jesteś po prostu odczony. A nowe media społecznościowe, no już doprowadziły to do tej potęgi, nie? Instagram, tak? Influencerzy, którzy po prostu, teraz wiesz, każdy chce być youtuberem, influencerem. A właśnie, bo ty fajny film zrobiłeś, gdzie liczyłeś stawki, to poprawne są stawki. Tak, to są poprawne zachęcam do oglądania mojego kanału. Słuchajcie, to jest mój nowy golf, mogę powiedzieć, a nie, już chciałem powiedzieć Reserve, ale Reserve to nie. No nie, no wiesz, znaczy zrobiłem dostałem taką listę od sygnalistki z agencji reklamowej i wiesz, i po prostu patrzę na te stawki i myślę sobie, ja pierniczę, nie? No w sensie, wiesz... Chciałem do tego coś dodać, bo to jest ciekawy filmik, jak możecie go zobaczyć oczywiście na kanale Janka, to jest film, w którym porównujesz, no robisz to w tabloidowym stylu jednak, niech ci będzie, porównanie do zawodów, porównanie płac w zawodach takich jak nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, przedszkolanka i tak dalej do zarobków, miesięczne oczywiście, do zarobków instagramerów per post. I w sensie ja się nie poczułem zaatakowany tym, mimo że sam w tym siedzę. Natomiast, wiesz, co mi się pomyślało później, bo ja się z tym zgadzam, tak, to są po pierwsze, to są te stawki, to bywają takie pieniądze, no jak widzisz, wiesz, mieszkam w pałacu, ale wyświetliło mi się dopiero później jakoś, że Czy, bo wiem, ty użyłeś takiego określenia, że instagramerzy, influencerzy są z tym ostatnim bastionem neoliberalizmu, jako takiego dream come true, że od zera, od pucybuta do milionera, że możesz to zrobić, że możesz tam być i że... To jest ciekawa bardzo myśl. I sobie zacząłem myśleć o sobie, bo ja zacząłem robić internet w 2010 roku, YouTube'a w 2010 roku, kiedy absolutnie nie było czegoś takiego jak, wiesz, pieniądze, możliwości, nie było tego wszystkiego, co jest teraz, nie? I zacząłem się zastanawiać, czy ja wtedy faktycznie... Czy przeszła mi choć raz przez głowę wtedy, zakładając jakiś pierwszy kanał, gdzie mówiłem o fotografii, myśl o tym, że kurde, za parę lat to rozjebiemy, nie? I myślę sobie, że trochę tak, trochę tak, ale też w sensie osadziłem siebie jakby w tym kontekście czegoś, co jest już nieźle naoliwioną, ale jednak działającą na dzikich zasadach maszyną, bo taka jest prawda, tu się zgadzam. Do siebie sprzed 10 lat i chyba jednak nie udało mi się tego odnaleźć. Ale jest to ciekawa rzecz do zobaczenia, to tak chciałem nadmienić. Wiesz, to znaczy, mi się wydaje, że media społecznościowe no, na początku były dużo bardziej równe, dużo bardziej były właśnie ideowe. Ale ja już myślę z perspektywy twórcy, czyli kogoś, kto faktycznie się wystawia na... W sensie, wiesz, nie jestem tylko kolegą twoim na, nie wiem, na fejsie, czy na naszej klasie wcześniej, czy na MySpace'ie, gdziekolwiek, tylko już... Wtedy nie było określenia influencer. Ja po prostu zacząłem robić filmiki, jak większość ludzi, którzy wtedy zaczynali. Ja po prostu robiłem do żartów, byłem wtedy na studiach, miałem czas. Zobaczymy, co się stanie. I po prostu, nie wiem, po jakimś miesiącu na przykład okazywało się, że ktoś to chce oglądać. A po 3 miesiącach przychodził mail od firmy X mówiącej: hej, robisz program o fotografii? My robimy aparaty. Może byś używał naszego aparatu. Wiesz, bez cennika, bez w ogóle niczego, jakby wiesz... I nagle, nie no, chętnie. Tylko ile za to byśmy chcieli pieniędzy. To były przedziwne czasy, bo faktycznie to wyglądało mniej więcej tak, że wiesz, 3 chłopaków chodziło po pokoju i się zastanawialiśmy, ile byśmy chcieli pieniędzy za coś, nie? Tak się ten rynek tworzył. I to, że on jest w miejscu, w którym jest teraz, to wynika chyba tylko z faktu, że jeszcze za mało wody upłynęło w rzece, żeby po prostu jakoś się to lepiej regulowało, bo też firmy... To nie jest tak, że firmy płacą instagramerom i influencerom ad hoc pieniądze, które ci żądają. No nie? W sensie to nie jest tak, że jeżeli ja chcę 5000 złotych za zdjęcie na Instagramie, to na pewno je dostanę. Bo ta firma sobie wyliczy swoimi kalkulatorami, że zasięg, który będzie wygenerowany z takiego i takiego posta, to jest przelicznik taki, śmaki kontra, wiesz, ich wydatek na reklamę na Facebooku, na jakieś tam AdWords, czy reklamę w innych mediach, nie? Więc ja to trochę oczywiście, ale mogę być skrzywiony, mam tego pełną świadomość, bo jestem wewnątrz, więc nie mam takiego oglądu. Ja na to patrzę w ten sposób, że my jesteśmy po prostu elementem cennika reklamy. Znaczy wiesz, no, na pewno jesteście teraz bardzo skutecznym sposobem docierania do odbiorcy, tak? No, że to jest na pewno... Młodego, ale po prostu. Ale wiesz, nie to się da wszystko zmierzyć, masz od razu statystyki. Tak, absolutnie. No, jesteśmy dużo lepsi niż stara, tradycyjna reklama. Czy telewizja, czy radio, absolutnie. Wiesz, które nie jesteś w stanie jakby... I to jest oczywiste, że za tym idą pieniądze, nie? Ale mi się wydaje, że te media społecznościowe gdzieś właśnie no, na początku była, no, że mam jakąś zajawkę, będę ją robić, okej, współpraca z firmą, jakieś, to było wszystko jakieś takie, okej, no jakby dla mnie to było, nie wiem, czy nazwać to normalne, ale jakby to było zrozumiałe, tak, że to w ten sposób idzie, nie? Ale teraz jak patrzysz na no, niektórych instagramerów i instagramerki, no to jakby zastanawiasz się, co tutaj jest poza... Nie, to jest robota. To jest czysta robota. Ale wiesz, że ich cała aktywność na tym medium społecznościowym opiera się na tym, że robią sobie zdjęcia, tak? Selfie. I wiadomo, że ludzie mają też potrzebę taką, że no, ja też wchodzę na pudelka, bo lubię sobie się dowiedzieć, nie wiem... Hej, powiedziałeś, ja też wchodzę na pudelka. Hola, kolego. Sorry. Nie, ja wchodzę na pudelka, jak przychodzi do mnie gość, to bardzo często sprawdzam, czy na pudelku coś o nim jest. Disclaimer. Nie, ja wchodzę jakiś takiego dziwnej ciekawości, jakby, że człowiek ma czasem potrzebę taką, żeby się dowiedzieć, co wśród tych znanych ludzi się dzieje. To zaliczasz się do nich? No, nie wiem jeszcze, ale raczej druga liga. No i wiesz, jakby, i oczywiście jest to jak... I można powiedzieć, że ten świat plotkarski, prawda, że wszyscy chcemy obserwować, co się dzieje w rodzinach królewskich, no to mamy naszego Radka Majdana i jego żonę. I zamiast po prostu mamy takich tych, no ale jakby ja podchodzę, nie chcę oceniać tych ludzi jakby indywidualnie, bo pewnie, no jakby nie kim ja jestem, żeby ich oceniać, tak, ale oceniam system, tak, znaczy, że jakby, że widzę totalną komercjalizację tego i widzę, jak bardzo przemocowym medium jest chociażby Instagram, tak, i Tu się zgadzam. YouTube, były badania robione, też w tym filmie jest, cytuję te badania, były robione badania w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko YouTube miał pozytywny wpływ na świadomość, jakby ich uczucie. Ja uważam, że YouTube jest najlepszym spośród social media użytkowania. Obecnie, I wiesz, mi, jakby, mi też się tak zaczyna wydawać. W ogóle jestem w szoku, bo mam zawsze miłe komentarze pod filmami, a wiesz, jak wrzucę coś na Facebooka, to mam od razu taki zalew hejtu, nie, i tak dalej. Na Twitterze jest jeszcze gorzej, a na YouTubie jest naprawdę... No nie da się gorzej niż na Twitterze, nie? No tak, Twitter, nie da się gorzej. Bo Twitter dopuszcza anonimowe konta, nie? Jakby i to jest moim zdaniem duży błąd. To jest też ciekawy paradoks w ogóle tego medium. By the way, o właśnie, to powiem. Dlaczego my się widzimy? Dlaczego my się widzimy? My się widzimy dlatego, że nie mieliśmy okazji o tym pogadać. Jak 6 grudnia były... Grudnia? Czy stycznia? Stycznia. Stycznia. 6 stycznia był ten dziki atak na Kapitol podczas już konstytuowania Joe Bidena na prezydenta. Ja napisałem, że na Twitterze właśnie, a piszę na Twitterze rzadko, ale napisałem, że dobrze, że Trump dostał bana wreszcie. I nie pamiętam, czy to już się odnosiło i do Facebooka, i do Twittera, czy tylko do jednego, nieważne. I ty wtedy mi odpowiedziałeś. Ja powiem ci, co ja miałem wtedy na myśli, bo to jest dość prosto, ale faktycznie pisałem to w emocjach i teraz już tak pewnie do tego nie podchodzę. Dla mnie to było najistotniejsze wtedy, że nie wiedząc, co będzie dalej, lepiej, żeby Zuckerberg i ktokolwiek teraz obsługuje czerwony guzik w Twitterze, jednak zablokował konto człowiekowi, który jeszcze kilka godzin wcześniej podburzał tłum do marszu na Kapitol, a teraz dalej tam po prostu siedzi z tym swoim Blackberry i napieprza tweety. Bo to jest sytuacja kryzysowa. Natomiast co do zasady, czy tak powinno być? Absolutnie nie. W sensie, skoro już i tak znaleźliśmy się w miejscu, w którym Twitter w wielu miejscach na świecie jest dziennikiem ustaw, bo jeżeli taki czy śmaki prezydent, minister, premier napisze na Twitterze, że od jutra obostrzenia są od godziny 19, tylko dla osób łysych i nazywających się Jan Śpiewak nie mogą wychodzić z domu, jebcie się. Nie? I to napisał premier, to znaczy musi być prawda. I tak to jest traktowane. To musimy się nauczyć żyć w ramach tych zasad, nie? Czyli ja na to patrzę w ten sposób, że fajnie było, gdyby na przykład Unia Europejska, no bo nie mieszkamy w Stanach, ale w naszym świecie, Unia Europejska wypracowała w swoim super szybkim tempie jakieś regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej dotyczące tego typu rzeczy, nie? I to by było, żeby, no właśnie, skoro już wszyscy liderzy są na Twitterze, wszyscy liderzy państw są na Twitterze, ten Facebook nie jest dla mnie istotny, ale Twitter jakby jest bardziej polityczny, żeby znalazły się jakieś takie regulacje odgórne na ten serwis, co do którego też ten serwis się zgodzi. Bo wcale nie wydaje mi się, żeby w każdym przypadku włodarze tych serwisów byli mega zadowoleni, że to oni muszą w pewnym momencie podejmować te decyzje. Wydaje mi się, że gdyby, wiesz, nie chodzi tu o profity, które z tego czerpią, tylko właśnie o takie graniczne sytuacje, że trzeba podjąć decyzję, to nie jest, wiesz, to nie jest rzecz, z którą każdy by się chciał budzić mimo wszystko, nie? Że jakby trzeba to zrobić, bo oni wiedzą też, że podejmując złą decyzję mogą zaszkodzić swojemu portalowi, nie? No, ale ty wtedy powiedziałeś, że głupstwo palnąłem i w takim tylko kontekście, w sensie w tym szerszym kontekście to się z tobą zgadzam, ale na wtedy uważam, że nadal to była... w sensie rozumiem, dlaczego to zrobili, nie? Bo Trump, wie, to nie jest tak, że zaraz po Trumpie zbanują tego, albo że Joe Biden musi się bać teraz o swoje konto, bo Trumpa zbanowali. Bo raczej nie. Tylko właśnie wydaje mi się, że to było takie zarządzanie kryzysowe. Wiesz co, to nie jest... Znaczy, dużo rzeczy już jest banowanych na YouTubie, dużo rzeczy jest banowanych na Facebooku i bardzo często nie wiadomo do końca, dlaczego są różne rzeczy banowane. Wiesz, jakby ja bardzo się boję władzy anonimowych korporacji nad nami. I teraz jakby Facebook, Twitter, YouTube, znaczy można powiedzieć, że to są prywatne firmy, no ale umówmy się, no zniknąłbyś... Czy ja, czy ty byś zniknął, zostałbyś zablokowany, no to po prostu wiesz, jakby cię nie ma, tak? No, jakby, nie mam pracy. Nie masz pracy, nie? A ja nie mam i pracy, i nie jestem w stanie zmieniać świata, bo już nikt mnie nie słucha. Mogę wyjść sobie, wiesz, z krzesełkiem na rynek Starego Miasta i... Jakby wiesz, co bierzesz książkę z półki? Dokładnie. No chory, to miała być tylko, wiesz, dekoracja, tak, nie? To nie jest do czytania. Tak, nie, więc jakby to się stało strefą publiczną, nie? Znaczy w sensie, w starożytności była agora, w średniowieczu był rynek, w XX wieku, może w XIX były place, gdzie się ludzie gromadzili i tak dalej i ta dyskusja, były gazety, okej, to się działo po prostu w takich sferach. Ale dzisiaj, po tej zmianie technologicznej, którą mamy, ta debata publiczna, jakby wszystko przeniosło się do tych kilku portali, które są, no, są po prostu prywatnymi podmiotami. I oczywiście jest pytanie, co z tym zrobić, tak? Znaczy, jak można je uregulować? No i są jedni, którzy mówią radykalnie, no w ogóle to się powinno w ogóle znacjonalizować i jakby myśmy powinni... No ale dobra, no myślę, że to nie jest chyba droga, którą większość by chciała podążać, tak? Są inni, którzy mówią, nie, no na przykład Facebooka trzeba podzielić, tak? Znaczy Facebook, to, że ma Facebooka, Instagrama, to jest już monopol, to już jest niezgodne z prawami antymonopolowymi i trzeba po prostu zmusić Facebooka do tego, żeby sprzedał Instagrama jakiemuś innemu podmiotowi, żeby chociaż nie było to w jednych rękach. No i oczywiście jest też ta droga, która myślę jest najłatwiejsza i najpewniej ona, mam nadzieję, że zostanie gdzieś tam uruchomiona, że właśnie organizacje, tak jak Unia Europejska, ale też państwa narodowe, umówmy się, jakby Unia Europejska wprowadziła pewne regulacje, tak, dotyczące tego, jak banować, kiedy banować, że na przykład, nie wiem, no, musisz, żeby cię zbanować, nie wiem, musisz pójść do sądu, tak, żeby cię zamknąć ci konto, nie wystarczy decyzja tego, tylko musisz po prostu złożyć przeciwko komuś pozew, tak? Okay. I wtedy masz dwie instancje, albo powołujemy jakieś specjalne sądy, szybkie sądy dla tego, ale nie są one w rękach Facebooka czy Google'a, tylko one są pod kontrolą demokratyczną, tak? I zapewniam cię, że te korporacje by się dostosowały, bo one by nie pozwoliły sobie na to, że stracą rynek na 400 milionów ludzi, tak jak w Unii Europejskiej chociażby. No nie, ale one mają pewnie, tak to najpewniej zadziała, mają tak duże lobby, że do takiego czegoś, znaczy to nie jest tak, że nie dojdzie, ale będzie trudno, żeby... No tak, no wiesz, znaczy jakby, to też jest dla mnie, ta cała historia Trumpa jest mega zabawna, no bo jakby no Facebook żyje, Twitter żyje z tego, że YouTube też chyba, znaczy pewnie większość... Znaczy wszystkie żyją z emocji. Wszystkie żyją z emocji, wszystkie żyją z podkręcania skrajności, te algorytmy, oni po prostu na tym monetyzują, tak? I monetyzowali na fejkowych historiach i robią to, i też, wiesz, nie robi tego tylko prawica, nie? Znaczy liberałowie też uprawiają teorie spiskowe, nie? Jakby dla mnie wiesz, no, odkrycie ostatnich lat czy miesięcy było właśnie to, że ta niby nasza strona robi dokładnie to samo, tak? I w tym momencie, gdzie postawić granicę, co jest dopuszczalną wolnością słowa, a co powinno być zakazane, nie? No jakby ja się po prostu bardzo boję, że jeśli zaczniemy cenzurować ludzi w internecie, no wiesz, znaczy Trump, no wiesz, no oczywiście, to była, można powiedzieć, sytuacja kryzysowa, no ale to jest jednak prezydent kraju, no, którego głosowało kilkadziesiąt milionów ludzi, nie? Ale to było jego konto? Bo jeszcze jest ciekawe rozgraniczenie w Stanach, bo przecież w Stanach są dwa konta twitterowe. Jest POTUS i jest Real Donald Trump. I on w sumie tweetował jednak ze swojego konta. On z jakichś powodów, ja nie znam historii tego, pewnie ktoś, kto śledził lepiej politykę amerykańską, to może wiedzieć. On nie korzystał z POTUSa za bardzo. Jak nie znam Trumpa, ale jakbym sobie pomyślał, to jestem po takiej stronie, że on nigdy nie chciał korzystać z konta, które nie będzie jego finalnie. Wiesz, o co chodzi? Że on wolał pompować cały czas swojego Twittera, czy będzie prezydentem, czy potem nim nie będzie, to cały czas jest jego konto. Ale poprzedni prezydenci, z tego co wiem, znaczy nie wiem, kto był pierwszym, który miał oficjalnie to konto, pewnie Obama, bo myślę, że, Bush jeszcze nie, to po prostu to konto jest przechodnie, nie? Prezydent ustępuje i kolejny wchodzi na jego miejsce, więc gdyby z tamtego korzystał, ale tam już jest na pewno administracja, to nie jest tak, że on ma swojego, wiesz, tam iPhone'a i sobie ale wcześniej Facebook bronił bardzo długo prawa do tego, żeby puszczać reklamy, w których są zawarte kłamstwa. I na przykład Republikanie puszczali reklamy, gdzie centralnie były kłamstwa. I wychodzi Zuckerberg, jeszcze rok temu, pamiętam, mówił, ja będę bronić prawa do tego, żeby ludzie sami decydowali o tym, nie? I nagle zarabiali na Republikanach, na Trumpie naprawdę ogromne pieniądze. Znamy tę aferę, już tu miałeś gościa z Cambridge Analytica. Wykorzystywali te informacje do niewiarygodnego śledzenia nas, manipulowania nami na tysiące sposobów i nagle się obudzili, że nagle im coś przeszkadza, tak? No jakby, wiesz... No wiesz, zawsze jest ten moment graniczny. No ale co znaczy moment graniczny? Wiesz, znaczy jakby, moim zdaniem, no ja powiem szczerze, no mi się wydaje, że oni po prostu to zrobili, bo po prostu Trump przegrał wybory, nie? No jakby, gdyby nie przegrał wyborów, to jest na pewno połączone. to by się to nie wydarzyło. I ja się po prostu boję, że dzisiaj, wiesz, dzisiaj będą banować Trumpa, a jutro będą banować takich ludzi jak ja, którzy mówią, że potrzebujemy naprawdę gigantycznych, głębokich zmian społecznych i ludzie jak Zuckerberg mają się podzielić swoim majątkiem z resztą świata, bo inaczej ten świat spłonie. I oni może uznają, że to jest wezwanie do przemocy, tak, następnym razem, że jak ja mówię o tym, że trzeba odebrać im, żeby podzielić się majątkami, może to lepiej brzmi, to oni nagle uznają, że to jest wezwanie do przemocy. Ja też jestem, wiesz, protesty Black Lives Matter, one były bardzo brutalne mimo wszystko, tak? I to ze strony oczywiście policji, ale też ze strony protestujących. Oni podpalali po prostu często kwartały całe. I wiesz, i co, i będziesz następny raz miał takie protesty i ktoś wezwie do protestów przeciwko brutalności policji, a wcześniej jakiś idiota spalił sklep spożywczy i zablokują ci konto, bo wezwałeś do protestu, gdzie komuś się coś spaliło, tak? Znaczy, gdzie jest ta granica, nie? Jakby wiesz, o co chodzi, no? I jestem, więc kontrola demokratyczna nad tymi organizacjami musi być. I nie tylko jeśli chodzi o banowanie, bo jeszcze jest kwestia algorytmów, nie? Jest coś takiego, jestem przekonany o tym, że to istnieje, chociaż brzmi to znowu jak teoria spiskowa, no, że pewne treści jednak w internecie dostają tak zwanego shadowbana, nie? W sensie, że nie jesteś w stanie... Znaczy, tak jest. No właśnie. Na pewno tak jest, tylko wiesz, pewnie w różnych serwisach różnie jest to i respektowane i w różny sposób wpada w tego shadowbana, powiedzmy, bo czasem to może być po prostu blacklista słów, których używać nie można. Tak jak na YouTubie możesz sobie ustawić w sekcji komentarzy, że jeżeli ktoś napisze jakiekolwiek przekleństwo, po prostu masz... Jest tam taka defaultowa lista, która oczywiście to robi, ale można ją modyfikować, czyli możesz dopisywać, nie? Swoje słowa. Jeżeli ktoś użyje tego słowa w komentarzu, no to jest shadow... Znaczy, ten komentarz się nie wyświetla. To nie jest shadowban. Ten komentarz się nie wyświetli. Ale chyba pisząca go osoba nie zauważy tego. W sensie będzie myślała, że... Chodzi o to, że wiesz, że masz jakiś kanał na YouTubie, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, robisz tam, nie wiem, fajne rzeczy i nagle widzisz, że masz spadki po prostu, wiesz, zasięgów i tak dalej, że twoje rzeczy po prostu, że ten algorytm, który jest niby obiektywny, tak naprawdę wcale nie jest obiektywny. Nie? Ale to naprostuję od razu, bo wiem, o czym mówisz i to jest niestety, to mnie dotyka bezpośrednio, no nie? W sensie też płynę na tej tratwie gdzieś między jednym a drugim algorytmem, bo one sobie jakoś tam działają. Muszę się niestety godzić na ten układ, no bo między innymi YouTube jest tą platformą numer 1 dla mnie, ale to nie jest tak, że twórcy, którzy w jakiś sposób są antyestablishmentowi, mają z tym problemy. Z tym problemy mają mainstreamowi twórcy, którzy placementują Coca-Colę, Playa i Nike. Ale dzisiaj nie mają tego problemu. Ale nie mają. A jutro? Ale mają. Właśnie ci twórcy też mają. Tak. Tak, absolutnie. No to, to nie jest tak, że tylko twórca, który, nie wiem, robi publicystykę, opowiada o polityce i 2-3 razy powiedział mu się jakieś słowo, które algorytm wykrył i już zaczęło mu obcinać zasięgi. Parę dni temu widziałem, że chłopaki z pyta.pl mówili, że zawieszają działalność, bo w ogóle ich filmiki nie docierają, więc jakieś takie, wiesz, skrajne treści. Znam wielu twórców turbo mainstreamowych, którzy są family friendly, robią rzeczy z placementem. YouTube lubi rzeczy z placementem, dlatego że jeżeli wiesz, ty już masz placement czegoś w filmie, na tym jeszcze będzie dodatkowa reklama wykupiona przez tą markę. Wiadomo, wszyscy zarabiają, nie? Jakby koło się toczy. Ich kanały też z różnych powodów, których nikt nie jest w stanie do końca ustalić, też czasem zaliczają niskie loty. Więc ja po prostu tak patrzę na to zawsze... A są kanały z hardkorowymi treściami, które nie mają obciętych zasięgów, nie? No ale to chciałbym powiedzieć, że jakby nie tylko jakby te kwestie, że ten algorytm też powinien być poddany jakimś demokratycznej kontroli, szczególnie, że wiemy po filmie Social Dilemma, że on jest konstruowany w taki sposób, żeby nas uzależniać, nie? No w sensie de facto oni nam sprzedają rodzaj narkotyku, tak? Który ma za pomocą dopaminy do mózgu powodować, że jesteśmy przyssani do tych urządzeń i jakby jest to też forma naprawdę głębokiej manipulacji. Ale to co, ty chcesz żyć w realu? Pukieło cię? Stary, tylko net. Tylko net. My siedzimy w necie, jest super, fajnie. Nie, no bo ja się zgadzam, ja jestem absolutnie za tym, że tylko wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o takie określenia jak algorytm, to czasem mam takie wrażenie, że nawet ci ludzie w Google i w YouTubie, którzy zajmują się tym, są już trochę obok. W sensie to już trochę działa samo. Bo jak ja sobie o tym myślę, gdybym ja stworzył jakiś algorytm, który by mi regulował aplikację X, serwis X, i widziałbym, że to działa generalnie samo, zaczęło działać w pewnym momencie samo, nie muszę już doglądać, już nie muszę doregulowywać, dopisywać do kolejnych formuł, tylko to wypływa mi i treści, które są ok, i sprawia, że reklamy się pojawiają, i sprawia, że ja zarabiam. I to się samo jeszcze od siebie uczy dalej, To wiesz, zamykam serwerownię. Może tak. Nalewam prosecco. Oby. Chociaż oby, ja nie wiem sam już, wiesz, że też idea, że to się uzależni w ogóle, ten algorytm stanie się taką sztuczną inteligencją, która sama podejmuje. Nie, bez przesady, ale on wydaje mi się jest już naprawdę dość takim sprytnie działającym mechanizmem, dlatego że nie ma fizycznej możliwości, mimo że obaj znamy te przykłady facebookowych, tych takich centrów do cenzurowania treści, nie? Gdzie ludzie siedzą za jakieś podłe parę centów i oglądają po prostu zdjęcia porozrywanych ciał. Ale poza tym nie ma już fizycznej możliwości, żeby ludzie ogarniali taką ilość danych per sekunda, per serwis, per w ogóle świat. No nie ma takiej opcji. Nie ma takich, wiesz, centrów cenzury, w cudzysłowie. Nie ma opcji. Ja jeszcze zrozumiem, że parę lat temu Kreml miał te swoje kryjówki, gdzie byli trolle, którzy mieli po setki smartfonów porozkładanych na ścianie, tak? I klikali różne rzeczy, żeby robić jakieś ataki. Uważam, że teraz, o ile to się już nie dzieje, na pewno za chwilę to naprawdę będzie jakiś jeden komputer, który będzie wpięty w system i on to będzie robił. Tego nie będą robić ludzie, więc jeżeli z tej strony to się będzie musiało zautomatyzować, to się automatyzuje. W sensie to naprawdę się robi już trochę za duże, co nie oznacza, że nie może klęknąć w pewnym momencie, że faktycznie coś się stanie takiego, że po prostu będzie dziwnie. I to, czego ja się bardzo obawiam w kontekście PiS-u trochę, ale w ogóle świata, to, że na przykład nie zauważymy, że nasz internet będzie inny niż internet w Europie. Że jak, wiesz, jakby nie wiem, jak to mogłoby zajść, ale przecież znamy kraje, które mają swój internet. Nie, że swój jak Chiny, ale że mają powycinane niektóre strony. I wiesz, że w pewnym momencie przestaniemy zauważać niektóre rzeczy, to będzie ogromne ograniczenie. Ja myślę, że oni nie wchodzą na taki poziom ogarniania jednak. No nie wiem, nie, rząd ma... W sensie, wiem, że mieszkań, które mieli wybudować, zbudowali 1000, więc jakby, wiesz, milion samochodów elektrycznych, nie powstał żaden, więc wiesz, jakby... Cicha. PiS nazywa się czasem pluszowym autorytaryzmem, nie? Że to jest takie, mieszkamy w Polsce, no tu jest jakby, tu się, no nie wiem, no to wszystko jest takie, wiesz, no nie... Takie nasze. No dokładnie, no, nie jest to do końca na poważnie, nie? Jakby, no nie jest, ale... I nawet w PRL-u byliśmy tym najweselszym barakiem w obozie, nie? Bloku wschodniego i jakby... A z trzeciej strony kupili tego Pegasusa od Izraela, no. No tak. Wiesz, jakby... No inwigilacja jest totalna, Widzieliśmy taki film, pamiętasz tą aferę sprzed 2018 roku, morderstwo dziennikarza Washington Post w ambasadzie... Khashoggi. Khashoggiego, tak jest. Tak. Wyszedł o tym film. Twórców tego dokumentu, który był na Netflixie, Ikar. Pamiętasz o rosyjskich sportowcach, którzy byli na dopingu? Super film, no właśnie, to ci sami twórcy zrobili film Dysydent. The Dissident po angielsku. I widziałem to niedawno. Ponoć, jak skręcili ten film, były ogromne problemy, żeby w jakimkolwiek serwisie streamingowym był puszczony. Nie ma go na Netflixie, jest tylko chyba w Amazon Prime. Z wszystkich, jakby wiesz, VOD. Do czego zmierzałem? Fuck. Pegasus. Pegasus, tak. I właśnie. I tamta afera była bardzo mocno powiązana ze Pegasusem. W sensie tam był Pegasus wykorzystywany mega mocno. A przez Saudyjczyków. Tak jest, żeby dobić się do telefonu Khashoggiego przez jedną z osób, z którą on się kontaktował. Jakby nie będę nakreślał tego filmu, bo on jest bardzo wart zobaczenia, jest naprawdę spoko zrobiony, mimo że wizualnie ma swoje odpały, ale jak go oglądałem, to właśnie oglądam, makabryczna zbrodnia, pojebana sytuacja absolutnie i nagle słyszę Pegasus i myślę sobie, fuck, dużo rzeczy możemy mówić o polskim rządzie, ale jeżeli ja już pół roku temu, czy tam ile minęło, wiesz, słyszę, że oni kupili Pegasus, ja wiem, że to nie będzie wykorzystywane przeciwko ludziom wszystkim, bo to nie jest do tego, nie? Jakby to jest do pojedynczych jednostek, tak. Ale jeżeli, wiesz, specjaliści mówią, że to jest coś, co działa, jest dość łatwe do jednak zaimplementowania w telefonie, nie? I sprawia, że twój telefon, nie wiem, gdybyś ty był na celowniku, ale to w moim telefonie już była jakaś tam, wiesz, czym był zarażony, to twój telefon tylko dlatego, że już siedzimy od godziny razem, już dawno miałby jakąś wtyczkę. Jest to chore gówno strasznie, tak. Nie? I na samą myśl, ja nie wiem, czy w PiSie są ludzie, którzy ogarniają, czy nie ogarniają. Po prostu wiesz, to są takie rzeczy, no, z drugiej strony, po co wam to, nie? No, wiesz, no to jest dla mnie przerażające, ale wiesz, no, myśmy się na to zgodzili z Facebookiem. No wiesz, ja rozmawiam o czymś tam i nagle potem wyskakuje mi reklama, o czym rozmawiałem, nie? Mhm. No wiesz, znaczy jakby, okej, ja pewnie gdzieś kliknąłem, zgadzam się na to, ale... Znaczy nie kliknąłeś, że nie zgadzasz się. Najczęściej jest tak, prawda? No ale wiesz, jakby już ten poziom inwigilacji przede wszystkim przez Face'a, mam wrażenie, jest tak nieprawdopodobny, że dosłownie oni już podsłuchują nasze rozmowy i zamieniają to w merchanding, nie? W sensie w produkt. No to jest absolutnie przerażające i to jest kolejna rzecz do uregulowania demokratycznie, tak? No oddaliśmy tym cyfrowym gigantom, które są monopolami de facto dzisiaj, no taką gigantyczną władzę, że to jest, no nie wiem, no, znaczy mnie to absolutnie przeraża, tak? No. Mówię ci, zostaje tylko działka na Podlasiu, drzewka i bez sieci, no. Zresztą najbogatsi pewnie tak będą robić. Nie pogadaliśmy jeszcze o bardzo istotnej rzeczy, czyli o naszych sympatycznych celebrytach, którzy zostali zaszczepieni poza kolejką, no bo to w sumie ostatnia rzecz, która była dość głośna i którą się zajmowałeś. Pewnie wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak? Między innymi Krystyna Janda zaszczepiona w ramach, no właśnie, tak naprawdę koleżeństwa, nie? Gdzieś tam najbardziej to zaczyna przebijać. Ale słuchaj, follow-up, czy oni dostali już drugą dawkę? Here we go again. No, nie, no bo przecież chyba powinni. W sensie zaszczepieni dostali raz, no to chyba... W sensie, no dostaną, no na pewno byłbym wściekły, gdyby oni zostali zaszczepieni, ale przez opinię publiczną, wiesz, jeszcze nie dostali drugiego strzała, to by było bardzo, bardzo dziwne. Nie, ja też uważam, że nie powinno się marnować tej pierwszej dawki, absolutnie. Nie wiem nic o tym, czy zostali drugi raz zaszczepieni, no chyba tam 30 dni mieli chyba, tak, więc to jeszcze... A nie 2 tygodnie? Znaczy, że do 30 dni chyba słyszałem, że do 30 dni trzeba przyjąć drugą dawkę, więc tam jeszcze trochę czasu zostało. Ale nic na ten temat nie wiem. Wiesz, że dla mnie bulwersujące jest na maksa to, że jakby osoba, która odpowiedzialna za to, czyli ten rektor de facto, no bo umówmy się, to jest rektor WUM-u, czyli tego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że on nie poleciał, nie? Że on jest... Uważasz, że powinien? Naprawdę? Absolutnie. No daj spokój. No, oczywiście, że powinien polecieć. No, to jakby on to zorganizował, on to stworzył. Wiesz, znaczy to jest tak demoralizujące i to jest podający tak zły przykład dla wszystkich, dla lekarzy, dla społeczeństwa, no, że on absolutnie powinien się podejść do tej misji. On jest profesorem, jest rektorem uniwersytetu, no jakby ja już nie wierzę w ten etos, tak, ale jeszcze do niedawna wierzyłem w ten etos akademicki, prawda, autorytet i tak dalej i jakby i to wszystko mnie odziera z jakiejkolwiek nadziei. I też to, że nie ma jakby, wiesz, że w Polsce jakby wydarzają się różne afery i nie ma żadnych konsekwencji, nie, coś się dzieje, jakby wiesz, coś znamy sytuację dość dobrze i nie ma, to chyba, nie wiem, którym to było, chyba w karierze Nikosia Dyzmy było, że prawdziwy Polak nigdy nie podaje się do dymisji, nie? Albo jak Jakimowicz mówił, złapią cię, mówi, że to nie ty. To nie ta ręka, nie? No tak. Jakby wiesz, i to nie jest przypadek, że ta afera wybuchła po informacjach młodych lekarzy, nie? Znaczy, że, bo to było najpierw tak, że to... Oni pisali na swoich grupach. Oni pisali na swoich stronach na Facebooku. Były 2 takie strony i oni po prostu jako sygnaliści. A ja potem, wiesz, widziałem materiał z nimi, zrobiony chyba w Polsacie i słuchaj, modulacja głosu, kominiarki na twarz i ci ludzie po prostu się boją, nie? I ci ludzie... Co ty gadasz? No tak, no po prostu ci młodzi lekarze, nie wiem, czy to są jeszcze studenci, czy to już są rezydenci, oni się tak bardzo boją tego systemu, że nie chcą ujawnić swoich tożsamości. A to jest niebywałe, nie? To jest, no wiesz, w sensie, bo to nie jest prywatna... To nie jest tak, że wychodzi z, na przykład, nie wiem, z jakiegoś magazynu Amazona pracownik najniższego szczebla, który zobaczył, że komuś, nie wiem, jakaś maszyna przejechała rękę, nie? I on się bardzo boi konsekwencji ogromnej korporacji, dlatego jest zamach, ale studenci uczelni... No. No to wiesz, no to pokazuje, że... To jest wow. To jest wow. No, że de facto my ciągle żyjemy w jakimś rodzaju autorytaryzmu, nie? No, w sensie, że jeśli boisz się... Na szczęście mamy jeszcze media niezależne, tak, i tak dalej, ale jeśli boisz się pod nazwiskiem wystąpić przeciwko... W takiej sprawie, no to znaczy, że no po prostu ci ludzie się boją tego, że wiesz, ja tam rozmawiałem z niektórymi z tych ludzi, no, że wiesz, że oni się boją, że nie znajdą pracy na przykład już nigdy, albo będą mieli do końca na tej uczelni będą mieli tak przerąbane, że jej nie skończą, nie? I wiesz, tam potem się pojawiły zresztą artykuły kolejne, że na tym uniwersytecie jest mobbing, że jest, wiesz, jest mnóstwo, że mieszkamy ciągle ciągle w kraju, w którym jest mnóstwo po prostu jakichś, mnóstwo syfu. I to nie mówię o takim syfie politycznym, tylko takim syfie, na którym się spotykasz na co dzień, tak? Że oni traktują te swoje urzędy publiczne w końcu jak folwarki, budują wokół siebie swój dwór, tak, ludzi, wiesz, mają swoich kmiotków, wiesz, chłopów pańszczyźnianych, którymi zarządzają i tak dalej, a tutaj, prawda, hrabince Jandzie damy szczepionkę, bo to przecież również błękitna krew, prawda, no i jakby wiesz, i takie wrażenie, kurczę, gdzie my żyjemy, czy to jest feudalizm, PRL, czy to jest demokracja, no jeśli tak się boi, takie osoby się tak boją pod nazwiskiem wystąpić, ja się nie dziwię, wiesz, ja też dostaję pytania, czy ja się nie boję, no ja nie wiem, no jakby ja na szczęście nie jestem zależny wobec nikogo, utrzymuję się z pisania tekstów i teraz z Patronite'a, jakby i mogę to robić, ale też wiesz, no naprawdę, no ja dostałem, ja mam ponad, już nie wiem, już chciałem policzyć przed przyjściem do ciebie, ale zapomniałem to zrobić, mam z 28 albo 30 pozwów, nie? Znaczy wiesz, część tych spraw się pokończyła, ale wiesz, no normalny człowiek, który... Idziesz na stonogę po prostu, bo znasz, ja mam 130 wyroków niewiniających. Tylko na szczęście ja mam tylko jeden pozew, który się zmienia, czyli to jest pozew o zniesławienie, a na szczęście, bo chyba stonodze tam przyklepali jakieś wyłudzenia, mi się wydaje. Czy to ostatnio coś, co go złapali? No, mi się tak wydaje. Nie wiem, o co poszło już, wiesz, tam... 113 wyroków, ja już nie wiem, o których chodziło. No, więc wiesz, więc jakby że takie rzeczy nie powinny wymagać odwagi dziewinej, wiesz, co chodzi, no, że jakby, że gdyby Polska funkcjonowała w sposób normalny, no to ten rektor byłby już, że tak powiem, już go by nie było, a te dzieciaki, które to ujawniły, by dostały nagrodę, albo przynajmniej były... O ile to jest faktycznie jego jednostkowa inicjatywa. O ile? No bo tego jednak nie wiemy. Nie? No wiesz, z tego, co wiemy, jakie są informacje, no chyba to jednak była jego inicjatywa, tak? No. No to co w ogóle za pomysł, no? Znaczy, pomysł. No wiesz, tak budujesz, wiesz, mieszkamy w kraju, w którym nie tylko kapitał ekonomiczny jest ważny, nie? Znaczy, jest też ważne, że wszystko naokoło. Społeczny jest, tak? Czyli ten kontakty, znajomości, koneksje. Tak. Zdjęcia z... Tak, jakby jesteś w stanie ten kapitał społeczny potem zmieniać na kapitał ekonomiczny, tak? Bo nie wiem, ktoś ci załatwi pracę po znajomości, jakiś kontrakt i tak dalej. I tak to funkcjonuje, nie? I jakby... Ale nie, poczekaj, tak jest dobrze. No wiesz, ja bym wolał, żeby jednak funkcjonowało to tak, że decyduje to, ile jesteś... Oczywiście pewna, ile jesteś wart, ile masz talentu, jak ciężko pracowałeś. Oczywiście każdy ma prawo do jakiegoś minimum, ale jakby wolałbym, żeby takie zasady decydowały o sukcesie, a nie to, kogo znasz, z kim chodziłeś do szkoły i tak dalej. A tutaj był taki system, po prostu wiesz, że jakby on za pomocą tych szczepionek po prostu budował swoją pozycję w środowisku warszawskiej elity. Nie? Co ciekawe, przecież on już tą pozycję miał, bo pani Janda mówiła tam bodaj w TVN-ie, że przecież my... I Leszek Miller tak samo mówił, że oni są stałymi pacjentami. Tak. Jedna z ciekawszych argumentacji, że my jesteśmy stałymi pacjentami tego szpitala, my jako aktorzy, jak nam się ręka złamie, coś tam się stanie, to my zawsze jeździmy tam. I sobie pomyślałem, pierwsza rzecz, jaka mi się wyświetliła, to jakiś pacjent onkologiczny, na przykład, który też jest stałym pacjentem tego szpitala, na przykład. I czy on w takim razie też może zastosować taki manewr? W sensie, dla mnie faktycznie dużo gorsze od tej całej akcji jest to, jak ona została, czy nie została rozwiązana. To jest absolutnie to, bo ja jestem absolutnie ostatnią osobą, która będzie twierdziła, że jak niestety się wiesz, że tak się działo, że oni dostawali pogróżki, jakieś wiesz, chujowe listy i ludzie im życzyli śmierci. To jest najgorsza rzecz pod słońcem. Nie, oni po prostu powinni przeprosić i powinno im to zostać wybaczone, bo mimo wszystko, patrząc na to też po wzięciu dwóch głębszych oddechów, chodziło tylko o kilkanaście szczepionek, nie? To jest bardzo etycznie chujowe, wszystko jest nie tak, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy my zaszczepili, nie? I te 15 szczepionek czy 30 nie zmieniają tej sytuacji, nie? Oni po prostu powinni przeprosić, jakoś odpracować i powinno im zostać wybaczone, mimo wszystko, nie? Wiesz, jakby oni po prostu rozwiązali to najgorzej pod słońcem. No tak. Najgorzej jak się tylko dało. No tak, wiesz, ta afera, to były dwie afery w aferze, można powiedzieć, nie? Bo jakby jedna afera to było to, że ich przyłapano, jakby powiedzieli dokładnie, przepraszamy, jesteśmy wprowadzeni w błąd, jeśli kogokolwiek uraziliśmy, dobra, coś tam. Chyba Zborowski tak zrobił. Zborowski chyba tak zrobił. To by tematu nie było po dniu. Znaczy 2 dni by to trwało, by tam się tam przerzucano, by tam te nazwiska powychodziło trochę, by tego, ale po prostu ta obrona tego wszystkiego, to brnięcie w te, wiesz, manipulacje, kłamstwa, potem te listy obronne, które pisze, wiesz, Kwiat Polskiej Inteligencji pisze jakieś listy obronne w imieniu szczepionki. W imieniu prawa, a potem wiesz, Jaśkowiak mówi, że to już było najlepsze, tak? Bo jakby Jaśkowiak ujawnił tak naprawdę o co chodzi, że elita, my musimy, on napisał, już cytuję, my musimy chronić nasze elity, tak? Jakby No, wiadomo, musimy chronić wszystkich obywateli, ale i mi się wydaje, że też ta afera, jakby ona zrobiła takie wrażenie i ona tyle trwała, no bo do przejedzenia, bo to tak. 10 dni to trwało wszystko, że po prostu, że ludzie chcą żyć w państwie, które jest zarządzane w sposób no, zgodnie z prawem, z pewnymi przepisami, gdzie i traktuje wszystkich obywateli równo, tak? Jakby, i te poczucie takiego egalitaryzmu jednak ciągle w Polakach jest bardzo silne, że my się nie zgadzamy na to, żeby była jakaś specjalna, wyjęta spod prawa grupa ludzi, która ma pierwszeństwo. Znaczy, w większości przypadkach uważam, że się zgadzamy na to. Że to jest takie, że tak, tutaj pan, pani, ta oni mogą więcej, ale jednak jesteśmy w tak bardzo nietypowej sytuacji wszyscy, nie? Jakby to jest tak bardzo, no, za naszego życia czegoś takiego nie było, zobaczymy czy będzie, że jednak jest granica i jak już ten ktoś, nie? Ten posiadacz szczepionek, czyli państwo mówi, szczepionki przyjeżdżają i grupy będą szczepione w takiej kolejności, to myślimy, ja przynajmniej mam święte przekonanie, że tu w tej jednej sprawy nie zjebmy, błagam, nie? Jakby tak. Już zawaliliśmy tyle w ciągu tego tak. roku, tyle rzeczy poszło źle, w sensie PiS, jakby, ja to też powtarzam bardzo często, żeby naprawdę nie, cokolwiek by się stało teraz, jakkolwiek PiS by teraz dobrze z tymi szczepionkami zaczął lecieć, nie zapominajmy, ile razy dali ciała w ciągu zeszłego roku, jeżeli chodzi o pandemię, nie? To jest jak lista, która się nie kończy. Ja znowu nie chcę wprowadzać w błąd naszych widzów, bo nie pamiętam tych liczb, ale 75 000 ponad normatywnych zgonów w porównaniu do od października zeszłego roku. Tak. Jesteśmy jakby, jeśli porównać nie tylko ofiary pandemii, ale wszystkich tych, którzy umarli z powodu tego, że służba zdrowia nie działa, no to Polska jest krajem, która z Unii Europejskiej chyba wyszła najgorzej, nie? Naprawdę? No tak, no jakby, wiesz, jakby i my cały czas gadamy, ten rząd cały czas gada o ochronie życia, tak? Tak. I tak dalej, ale gdy przychodzi do ochrony prawdziwe życia, to jakby nie ma go. I też się dziwię słabości opozycji, bo jakby ta liczba zgonów, ogromna liczba zgonów, których ci ludzie nie musieliby umierać, tak? Gdyby lepiej było zorganizowane szpitale, gdyby były większe wydatki na zdrowie, gdybyśmy nie mieli najmniej lekarzy w Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców, bo chyba tak jest. Średnia wieku pielęgniarki w tym momencie to jest 50 chyba 1 czy 2 lata. Za moment po prostu nie będzie w tym kraju kim leczyć po prostu, tak? Bo mamy tak niedofinansowaną ochronę zdrowia. I że to jest moment, w którym opozycja powinna wyjść z własnym programem, wiesz, naprawy tej sytuacji. No. Każdą tą śmierć niepotrzebną punktować i zrobić im strategię 1000 Wietnamów po prostu, nie? A ta opozycja jakby, no, ja też to nie zrozumiałem, nie potrafi tej sytuacji pandemii, która pokazała naprawdę nieprawdopodobną słabość tego państwa. No jakby, no, wiesz, ja jestem, używam tego terminu państwo z kartonu, tak, znaczy, no nie wiem, co jest bardziej już kartonowego niż przywożenie wielkim, wiesz, tym Tupolewem, czy pamiętasz tą akcję, że myśmy przywozili maseczki z Chin, bo sami nie umiemy produkować maseczek, tak. To jest tak zaawansowany technologicznie produkt, że nie jesteśmy w stanie go wyprodukować, więc ściągamy Tupolewa, żeby zrobić sobie... Tupolew, to była Mria? Przepraszam. Miria. Jakiś ogromny samolot. Tak, największy samolot na świecie. Wiesz, tak. I potem się okazuje, że połowa tych maseczek w ogóle nie ma testów, czy coś tam, wiesz, jakby jest jakaś taka totalna szopka. Plus te maseczki mogły przelecieć 2 mniejszymi samolotami. Oczywiście. Albo po prostu przeciął największym, nie? Miał powstać fabryka maseczek i do tej pory chyba nie powstała fabryka, wiesz, jakby, wiesz, no to jest jakiś taki, wiesz, dajemy pieniądze jakiemuś handlarzowi bronią, ileś tam baniek na respiratory, które nie przyjeżdżają, nie? Tu się zmieniają cały czas te obostrzenia. Byłem, wiesz, parę dni temu byłem w Ikei i po prostu byłem autentycznie przerażony, że tam wszedłem, nie? Bo był taki tłum ludzi. Ale wszedłeś? No, wszedłem, bo już było, wiesz, no bo wszedłem jakby... wiesz, jak jest z Ikeo, jak już wejdziesz, to musisz obejść całą, żeby wyjść, nie? Jakby, wiesz... Ja nie byłem w Ikei dawno. No, ale wiesz, po prostu Ikea jest otwarta, a tam w ogóle reżimu sanitarnego nikt nie trzyma, nie? Połowa osób ma pospuszczane te maseczki na brodę, a wiesz, a z jakichś powodów, nie wiem, H&M-y, czy tam, wiesz, galerie są pozamykane. Jakby, wiesz, jakby... nie rozumiem, czemu jedna jest otwarta, a drugie jest zamknięte. Nie masz w ogóle tutaj żadnej logiki, nie? To ściemnianie z tymi danymi też tak samo, że nagle okazuje się, że 18-latek prowadzi najlepszą bazę danych, bo rząd nie potrafi czegoś takiego zrobić, nie? Więc jakby, to pokazało, że król jest nagi, ta pandemia, tak? Znaczy, ale to jest, ja się zgadzam, natomiast to faktycznie powoduje tylko jedno i to trochę jałowi dyskusję, bo o ile pod koniec roku ja byłem wielkim zwolennikiem w ogóle jebanka PiSu i że w ogóle PiS źle i tak dalej, tylko przez te miesiące, a to są miesiące, Tak samo jak można było punktować, że PiS nie przygotował się do drugiej fali pandemii w ciągu lata, tak samo teraz już można powiedzieć, że przez rok bycia w opozycji, opozycja nie zrobiła kontrplanu. W sensie oni wychodzą i mówią, PiS jest chujowy, tak. Dudy nie ma, Morawiecki coś tam. Ja tak, dzięki, mordowiem, nie? Tak. Jakby spoko. Propozycja. No. I trzeba dać więcej. To nie jest propozycja. To jest propozycja z gatunku mój najebany wuj na weselu, nie? Jakby to każdy tak może powiedzieć. Tak. Ale naprawdę nie ma realnego planu, żebym ja poczuł, że jak będą te kolejne wybory, jak ich dożyjemy, nie? To żebym poczuł, że faktycznie jest na kogo głosować. I to jest faktycznie bardzo, bardzo złe, bo realnie nie ma na kogo głosować i nie kierując się oczywiście tak zwanym mniejszym złem, nie? Czyli nie mówiąc, że no ja zagłosuję nie na PiS, to spoko, to rośnie ta grupa ludzi, to widać, nie? Ale to jest niewystarczający argument, bo jeżeli zrobi się ten flip i nie wiem, przyjdzie koalicja obywatelska do władzy, to ja się obawiam, że znowu będą 2 lata miną, będzie to samo, nie? I to jest limbo, z którego ciężko wyskoczyć. Albo gorzej, bo może, Konfederacja zacznie rosnąć, nie? I następny rząd będzie już taki, że będziesz miał PiS i Konfederację, nie? I tego się obawiam, że jakby, jeśli opozycja wróci do władzy i nie wyciągnie żadnych wniosków z tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, to następni po nich, no już nie będzie już Mateusz Morawiecki, tylko będzie Krzysztof Bosak, tak? I tego się po prostu panicznie boję. Tak samo boję się z Trumpem, nie? Że jakby nie jestem pewien, czy demokraci i w ogóle elity amerykańskie wyciągnęły w ogóle wnioski z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Nie? Ona uważa, że Trump był po prostu jakimś wypadkiem przy pracy. No nie był wypadkiem przy pracy. On był konsekwencją tej sytuacji, która trwa w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Nie? No i stoimy na takim rozdrożu, czy wyciągniemy wnioski z pandemii. Nie? Jakby nic się nie zmieniło. Jakby ja wierzyłem, ja pisałem takie naiwne teksty, pamiętam w kwietniu, że tutaj solidarność razem, wiesz, wykorzystamy ten kryzys do tej zielonej odbudowy, wiesz, będzie teraz czysto, ekologicznie, że sobie poukładamy ten świat, nie? I tak dalej. I nic. I jest dokładnie tak samo, albo i tylko gorzej tak naprawdę, nie? I po prostu myślisz, o matko, naprawdę. Mój cynizm nie pozwolił mi myśleć w ten sposób, ani przez chwilę niestety, ale natomiast widzę oczywiście ogrom minusów, które się... W ogóle, wiesz, jak ciekawie będzie wyglądał świat za rok, bo w te wakacje to jeszcze będzie gdzieś na pół gwizdka, nie? Wiadomo, będzie taki... Będzie ciepło, to wychodzimy z domów, tam się zobaczymy z ludźmi, którymi się nie widzieliśmy od roku, a ja naprawdę sporo takich mam. Ale jak będzie wyglądał świat za rok faktycznie, to będzie dziwne, bo teraz ci ludzie, którzy potracili pracę i teraz, nie wiem, poprzeprowadzali się do swoich rodziców, nie wiem, żyją z jakichś zapomok kredytów, co się będzie działo z tymi miejscami, które zbankrutowały, nie? Tam się będą jakieś nowe rzeczy działy, a ludzie, którzy mają wystarczająco gotówki, tylko czekają, nie? W sensie naprawdę za rok będzie ten czas bardzo ciekawych zmian, nie mówię, że dobrych, ale ciekawych, i się nie kończy. I on się nie skończy jeszcze jakiś czas. Ja zrobiłem ostatnio właśnie taką na swoim Instagramie, właśnie pozapytałem ludzi, wiesz, no bo też, tak jak mówię, no jestem dzieckiem przywileju, no ja nie borykam się z wieloma problemami, z którymi borykały się moi rówieśnicy. I właśnie zrobiłem o tarczy, nie? Że wiesz, poszło 180 miliardów, już nie pamiętam, jakaś ogromna kasa poszła, wiesz, w gospodarkę. I wiesz, i pytam się, czy jak z nimi jest, nie? I wiesz, i dostaję wiadomości w stylu, wiesz, że mi obcięli etat o pół, wiesz, a prezes sobie kupił za tą kasę z tarczy, wiesz, nowe Porsche, nie? Mnóstwo dzieciaków pozwalnianych, wiesz, z pracy. Dokładnie tak jak mówisz, musieli, wiesz, wynajmowali w Warszawie pokój, nagle z dnia na dzień zostali bez niczego. Wiesz, zasiłek dla bezrobotnych w Polsce to jest 1000 złotych, no to jest po prostu... I jeśli miałeś pracę na etat i pracowałeś ileś tam wcześniej, nie? Więc wiesz, więc jakby ci ludzie zostali po prostu często z dnia na dzień absolutnie bez niczego, bez pracy, wiesz, te wszystkie miejsca, które zatrudniały na umowę zlecenia, wiesz, gastro, cała gastronomia, hotelarstwo, usługi, no tak samo ci ludzie zostali po prostu tak totalnie wystawieni na lodzie, że to będzie... Ja się bardzo boję też nie tylko, wiesz, no jedna rzecz to jest zapaść ochrony zdrowia, nie? Że będzie mieć, na pewno będą ludzie umierać na raka po prostu za rok, 2 lata, bo teraz po prostu nie ma żadnej diagnostyki. Tak. Ale też, wiesz, koszt psychiczny, znaczy to jest coś tak, no, wiesz, nieprawdopodobnego, że masz po prostu całe pokolenie 20-30-latków, którzy wchodzili na rynek pracy po kryzysowym 2008, nie? I tak w ogóle są też badania ekonomistów, które mówią, że jak wchodzisz na rynek pracy po kryzysie, to masz przerąbane do końca życia, bo startujesz od razu z niższego, wiesz, pułapu i jest bardzo ci trudno dochapać się do tego lepszego miejsca, nie? I teraz masz kolejne pokolenie, które będzie wchodziło po kryzysie na rynek pracy, które też będzie miało po prostu totalnie przerąbane. Nie ma tych mieszkań, ci ludzie pozamykani w tych mieszkaniach, wiesz, często mamy ogromne wskaźniki przeludnienia mieszkań, o tym też się mało mówi, że w Polsce po prostu dużo ludzi mieszka na małym terenie. Wiesz, przemoc domowa, depresja, rozwody, no to jest po prostu, to będzie miało, latami będziemy się z tym jeszcze upierać. Albo będzie taki VR, zrobią taki VR, będzie tani VR, to będzie zajebisty VR, albo on nie będzie zajebisty, ale on będzie wystarczający, a on będzie kosztował, nie wiem, do 500 zł. Kupisz sobie ten VR. Będziesz siedział w tym swoim mikroapartamencie, jak to często jest w Warszawie reklamowane, na tych swoich 15 metrach kwadratowych, nie? Za 300 000. Nawet nie potrzebujesz wtedy telewizora. Tu się wszędzie będą walały jakieś pudła puszki i tak dalej. To sobie nałożysz ten VR. A tam sobie Polska, a tam Warszawa marzeń w ogóle. Plac Defilat Zielony. Gdzieś tam wysoko... No taki film science fiction mi się wydaje. No na pewno nie jeden. Będzie majaczył gdzieś tam, wiesz, umyty Pałac Kultury. Zieleń, drzewa rosną. Tak, nie będzie tych domów w centrum, tylko jakieś tam kamienice. Nie wiem w ogóle, wiesz, tutaj przecież rośnie też przy placu Defilat parę takich wieżowców się pojawia na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską, nie? Nie będzie tego wszystkiego, wiesz. Twoi znajomi w ogóle też tam już są. No, ja jestem, wiesz, znaczy myślę, że taka wizja, w której, wiesz, siedzisz na VR-ze i oglądasz, jak wygląda las, to jest bardzo prawdopodobna. No kurde, no. Naprawdę, no. Bo wiesz, że już naprawdę, dla osób jednak trochę młodszych niż my, ale nie bardzo młodszych, ta rzeczywistość wirtualna jest mega ważna i ja to rozumiem. Ja nie mam z tym problemu żadnego, jeżeli ktoś tak wybiera, bo faktycznie, jeżeli jesteś w sytuacji takiej, w której naprawdę masz tak słabe to złe określenie, tak, po prostu tak nieciekawe, nieinteresujące, nieporywające warunki naokoło siebie, tak chujową pracę w ciągu dnia, bo to jest trochę, ten VR to jest taki substytut śnienia, nie? Idziesz do swojej tragicznej pracy, robisz, nie myślisz, robisz, wracasz do domu, jest też chujowo, nie? No to tamto, nie? To twoje wolne niech będzie w tym świecie wirtualnym i oczywiście to nie jest tak, że tak powinno być, ale jeżeli tak będzie, no to ja rozumiem, że ktoś może wybierać sobie taką rzeczywistość, no i wiesz, no... Tak, chcieliśmy Blade Runnera, to mamy, nie? Tak, Cyberpunka mamy, no po prostu. Nie, no tak, nie wiesz, znaczy już trochę tak jest z mediami społecznościowymi, nie? Że dzieciaki są do tego przyklejone non-stop i to też jest pewnego rodzaju eskapizm, można powiedzieć, ale jeśli chodzi o warunki klimatyczne, no wiesz, no 2020 rok był najcieplejszy w historii pomiarów. Oczywiście. Ex aequo z 2016. I naprawdę wygląda to słabo, nie? Naprawdę boję się o tą przyszłość i wiele ludzi też, wiesz, na przykład podejmuje decyzję, że nie chce mieć dzieci, na przykład z powodu tego, co się dzieje z klimatem, nie? Po prostu, bo wiedzą, że naukowcy mówią nam, że mamy tam 10 lat do tego, żeby radykalnie zredukować ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Radykalnie, tak? Nie? I że pandemia nie wystarczyła, nie? Że jakby, że ta liczba redukcji, która była teraz o pandemii, to była zbyt mało, żeby wypełnić te cele. Bo jeśli nie, no to po prostu naprawdę dojdziemy do właśnie takiego punktu nieodwracalnego, w którym nas to wszystko zaora i mówiąc szczerze, no jak mamy, jeśli to jest prawda, że mamy na to 9 czy 10 lat, no to jak ci się wydaje, czy my coś z tym zrobimy, czy jednak ten system, który nas po prostu rozwala, rozczłonkowywuje, demobilizuje, który uważa, że nic się nie da zrobić, że jakby wygra, nie? Jakby, i masz, i wiesz, i kiedyś te media społecznościowe były, mi się wydawały narzędziem zmiany społecznej, tak? A teraz mi się wydaje, że są narzędziem utrzymania status quo. I ja z tego, dlatego też działam, nie? W sensie, bo ja po prostu uważam, że no coś, nie możemy siedzieć w domu, nie możemy... Tu się zgadzam. Po prostu trzeba coś robić, tak? I trzeba podważać te dogmaty i spróbować coś zmienić, no bo naprawdę, no, autentycznie, no brzmi trochę dramatycznie, ale faktycznie no, walczymy o przetrwanie, no. Znaczy ja się zgadzam. W sensie, ja też nie patrzę na świat na zasadzie takiej... A bardzo łatwo jest, moim zdaniem, wskoczyć w taką wizję, że To jest trochę jak myślenie przed pójściem do totalizatora, nie? Dobra, będzie chujowo, ale mnie się uda. Tak. Wiesz, że, dobra, no... bo to jest taka pułapka trochę racjonalnego człowieka. Widzę, że jest coraz gorzej, ale w takim razie ja to widzę. Ja jestem w mniejszości inteligentnej, więc ja to ogarnę tak, że będę krok przed wszystkimi i nawet jeżeli tu się będzie działo, to nie wiem, ja się wyprowadzę, ja zrobię to, tamto, siamto i jakoś to będzie, nie? Kupię sobie działkę na Podlasie, no tak, będę strzelał do śledzi. Kupię schron. O, znowu pies. Że strzela do śledzi. Daleko. I wiesz, ale jakby przewidzę to, nie? Ale to jest pułapka właśnie takiego inteligentnego człowieka, bo niektóre rzeczy, to znaczy nam się wydaje rzeczy za późno. Wydają nam się rzeczy za późno. Ale to jest po prostu też wyparcie, nie? No, w sensie to jest naturalny mechanizm psychiczny. Znaczy w sensie nie chcesz mieć coś, masz dysonans poznawczy i po prostu to, co robisz, to wypierasz to. I to jest po prostu, to jest naturalne. No, to jest jakby, ale taki naturalny mechanizm adaptacyjny. Ja nie jestem psychologiem, nie? To myślę, że mógłbyś pogadać z psychologami, nie? Ale wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne i dlatego to wymaga... że ja postrzegam też trochę właśnie swoją rolę jako takiego człowieka, który, wiesz, wkłada w kij mrowisko i każe się ludziom zastanawiać, tak? I jakby wywołuje jakąś debatę. Może czasem nie jestem uprzejmy i tabloidowo różne rzeczy robię, tak jak powiedziałeś, ale że to jest potrzebne, no, że potrzebny jest ten moment namysłu, tak? Że no nie wszystko może być tak jak zwykle. Nie możemy dalej tak kontynuować. I ta zmiana musi w pewnym momencie nastąpić, albo po prostu naprawdę znajdziemy się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. I nie wiem, no... Nie wiem, jak to będzie wyglądać przyszłość, ale no zresztą ta pandemia, wiesz, no jakby, co dużo mówić, no, ta pandemia została wywołana niszczeniem środowiska naturalnego, została wywołana tym, że wchodzimy na obszary, ekosystemy, których nas nie było, że hodujemy na skalę przemysłową zwierzęta, no wszystkie te wcześniejsze, te ptasie grypy, te świński i tak dalej, no to się bierze z tego, że my po prostu niszczymy matkę ziemię, wykorzystujemy ją po prostu w sposób nieprawdopodobny i ta matka ziemia się próbuje odwinąć i jestem przekonany, że to, wiesz, no naukowcy już teraz mówią, że to nie była ostatnia pandemia, nie? No, nie, no absolutnie. No, będą kolejne, tak. No, że, i wiesz, jakby... I też ta Unia Europejska, wiesz, jakby miałem nadzieję, że chociażby, nie wiem, że coś zrobił z przemysłową hodowlą zwierząt. Dla mnie, ja jestem, wiesz, wegetarianinem. Wiesz, że ma być największa... ja też jestem wega. Największa giełda futer ma być wybudowana w Polsce? Bo padła największa, która była, bo trzy rynki futrzarskie to Chiny, Dania, Polska. Tak było przed pandemią. W wyniku pandemii Dania chyba zwinęła swoją... tak, oni tam utylizowali w ogóle te futra. Tak, bo te fretki przenosiły COVID. W Chiny się zatrzymały, ale się odbudowują, więc już gdzieś wpadli chyba w Łodzi na pomysł, żeby to właśnie tam była największa. Pewnie w Europie, może tej części świata w ogóle. Znaczy to, co robimy... Giełda, stary, giełda futer. To, co robimy zwierzętom jest po prostu, no, niewybaczalne dla mnie, no. Jakby ja, znaczy, jest... Przemysłowy chów zwierząt jest dla mnie po prostu czymś tak... To jest po prostu czyste barbarzyństwo dla mnie, tak? Znaczy wiadomo, że zawsze jedliśmy mięso, zawsze to mięso było i zawsze to trochę na cierpieniu polegało, ale do czego doszło teraz, to już jest nieprawdopodobne. No słuchaj, no kurczak czy świnia potrafi być tańsza niż bakłażan, no. Jakby wiesz, no, że to jest... Wiesz, chodzisz do sklepu i nagle... to też pokazuje właśnie ten wolny rynek, nie? Znaczy w sensie oni nie płacą tych kosztów środowiskowych. Ten przemysł zwierzęcy, znaczy produkcji mięsa, on nie płaci za wodę, on nie płaci za zanieczyszczenie powietrza, on nie płaci za pandemię, którą wywołał prawdopodobnie. Wiesz, i potem wchodzimy i ten ogórek jest droższy niż to łódko kurze, nie? Jakby, i wiesz, i widać po prostu, że te mechanizmy rynkowe, no do pewnego stopnia, no, nie jesteś w stanie też zmierzyć tych kosztów do końca, tak? Jakby wiesz, tego, jak oni niszczą środowisko, nie jesteś w stanie nałożyć etykiety na to, nie? Ale to też z drugiej strony... warto na to spojrzeć, że jak pojawia się w ogóle dyskusja o wegetarianizmie, nie mówię weganizmie, wegetarianizmie, to ja już od dłuższego czasu nie jestem w stanie być takim, wiesz, akolitą wegetarianizmu, jeżeli ktoś na przykład... Jeżeli rozumiem, że tutaj jest aspekt ekonomiczny w tym wszystkim, bo jak sam powiedziałeś, mięso jest tańsze, bywa tańsze niż warzywa. I ja rozumiem, że jeżeli za kilogram tego, który da mi wartość energetyczną, taką, a kilogram warzyw, które dadzą mi dużo niższą wartość energetyczną, muszę zapłacić więcej, no to ja wybieram po prostu to mięso, nie? Po prostu, no bo co czym najtaniej wyżywię rodzinę, no kupię 3 piersi kurczaka, siup na patelnię i jest git, nie? To tak jakieś ziemniaki jest załatwione. Z warzywami to już jest po prostu bardziej skomplikowane, kiedy one się robią droższe, to po prostu ja nie mogę być, wiesz, zły, że wszyscy nie są wege, bo... Nie no, oczywiście, nie stać, wiesz, nie? No, żeby... Ale jest to porąbane, bo niektórzy mają z tym problem, nie? Że wszyscy powinni być wege, nie? No nie, no system się zmusza do zjedzenia mięsa, no jakby wiesz, no to nie jest tak, to nie są nasze indywidualne wybory do końca, tak? Znaczy, żeby mieć dietę wegetariańską, czy wegańską wręcz, tak? Ja jestem wegetarianinem, ale to musisz wydawać na to ogromne pieniądze, musisz wydawać, kosztuje mnóstwo czasu, tak to jak powiedziałeś, no jakby wiesz, no, żeby to przygotować, żeby to miało wszystko ręce i nogi, znaczy to jest naprawdę zabawa dla wybranych. Tak? I więc jakby dopóki nie będzie systemowych rozwiązań, które gdzieś tam wymyślimy sobie na poziomie unijnym najlepiej, no to się z tym nic nie zmieni. Ale wiesz, mnie po prostu krew zalewa, jak się dowiaduję, że polityka rolna unijna polega na tym, że finansujemy tego typu chlewnie, że finansujemy tego typu działalność. Znaczy, z moich podatków jeszcze niszczymy środowisko, jeszcze po prostu... Ja pierniczę, znaczy co się musi jeszcze wydarzyć, żeby świat, w którym żyjemy, szczególnie ten bardziej oświecony niby jak Europa, żeby się ogarnął i zrozumiał, że coś robi bardzo źle, nie? I nie wiem, jakieś takie smutne nuty. Smutne nuty, strasznie. Ale słuchaj, zmierzając do końca chciałem cię zapytać, chciałem, żebyś powiedział, to jest bardzo ciekawe, zajawiłeś to na swoim kanale chyba jednym zdaniem, a może możesz to rozwinąć. Czym jest elita kompradorska? Elita kompradorska. To tutaj wracamy do wątków właśnie elit, władzy w Polsce i tak dalej. To bardzo ciekawe określenie, które, jak rozumiem, funkcjonuje według ciebie w Polsce. No ja próbuję, żeby zaczęło funkcjonować, więc może z twoim udziałem nam się to uda. Elita kompradorska to jest elita kolonialna. Kompradorami nazywano urzędników, białych urzędników w koloniach, którzy... Choć teraz nie tylko białych, też rekrutujących się też z miejscowej ludności, którzy jakby zarządzali koloniami w imieniu panów kolonialnych z Europy. Czyli oni byli po prostu takimi lokalnymi kacykami, którzy tam po prostu wyzyskiwali lud, wycinali drzewa, minerały, złoto i tak dalej. Nie? I jakby to, co polska historia, i zresztą wyszły teraz, to akurat te ostatnie książki czytałem, zresztą miałem taką fazę w grudniu, więc może też dlatego o tym pisałem, czyli czytałem historię ludową Adama Leszczyńskiego i historię buntów chłopskich Michała Rauschera, chyba to jest drugi tytuł. Jakby, że polska historia jest totalnie zakłamana, nie? W sensie, że my żyjemy w totalnym micie tego, że szlachta była super, my byliśmy potęgą, tu był w ogóle teraz każdy jest ze szlachty, nie? Jakby nikt się nie przyznaje. Każdy jest Ariem, potomkiem Ariów i ze szlachty. Tak, więc jakby wszyscy chcą mieć dworki i tak dalej, nie? I jakby, że to w ogóle jest, to wszystko jest fikcja, nie? Znaczy, że jak się spojrzy na historię Polski w długim perspektywie, czyli tam tych kilkuset lat, no to tak naprawdę w Polsce doszło do czegoś, co jest dość wstrząsające, jeśli się nad tym zastanowimy. Do XV mniej więej wieku państwo polskie było, no można powiedzieć, takim normalnym, znowu słowo normalny, ale normalnym zachodnim krajem, w sensie, że były stany, chłopi byli wolni, oni płacili czynsz panu, były miasta, Kraków, super rozwinięty, jeden z pierwszych uniwersytetów w Europie. Ogólnie rozwijało się to w miarę, rozwijało się to w miarę nie? I nagle gdzieś na początku w XVI wieku coś zaczyna się gwałtownie zmieniać. Z jednej strony mamy sytuację taką, że odkrywane są nowe kontynenty, tak, mówiliśmy o Hiszpanach, którzy zdobyli Amerykę Południową, Łacińską, Środkową i oni stamtąd przywożą kruszce. I to jest jedna rzecz. I zaczynają rosnąć ceny żywności. To jest takie zjawisko, które jest określone przez historyków, nożyce cen, że ceny produktów rzemieślniczych spadały wówczas, a rosły produkty, żywność. Po prostu więcej gotówki się pojawiło, złota na rynku. A jednocześnie w Polsce w tym wieku XVI doszło do bardzo intensywnej ekspansji na wschód. Myśmy się zjednoczyli z Unią, z Litwą, przepraszam. Pierwsza Unia to był tam koniec XIV wieku i potem było wzmocnienie tej Unii w XVI wieku. I Polska nagle, polskie elity, ale też te elity, nazwijmy je litewsko-ruskie, które zostały spolonizowane, bo one jakby przyjęły w dużym stopniu kulturę polską, nie wiem, Radziwiłłowie, tak, Sapiechowie i tak dalej, oni się po prostu spolszczyli. I oni nagle odkryli, że mają mnóstwo ziemi, gdzie mogą hodować zboża, produkty roślinne, eksportować je na zachód i zarabiać mnóstwo kasy. Tylko był pewien problem. Nie mieli wystarczająco siły roboczej do tego. Więc co oni zaczęli robić? Oni zaczęli zniewalać własny naród. Czyli tych chłopów, którzy wcześniej byli wolni, płacili czynsz pieniądzu swoim panom, nagle sprowadzili do poziomu niewolników, do poziomu chłopów pańszczyźnianych, którzy nie mogli się ruszać ze swojej ziemi, nie byli wolni i musieli za darmo odrabiać pracę na rzecz swojego pana. Czyli powstał to, co my dzisiaj nazywamy folwarkiem. Tak. I tak powstał folwark, tak, jakby szlachecki. Czyli oni, i niektórzy wręcz mówią, że to była akcja kolonialna. Nie? Są tacy historycy, którzy uważają, że myśmy w ogóle skolonizowali Ukrainę i de facto byśmy byli państwem kolonialnym i że zachowaliśmy się dokładnie. No tylko to jest trochę bardziej skomplikowane. Ale to, co było właśnie to było brutalne, że brat bratu to zrobił, tak? Czyli człowiek, który był tak samo, tego samego koloru skóry, tak samo mówił, tę samą wiarę wyznawał, że tak, no, ich sprowadzono do tego poziomu niewolników. I to wymagało bardzo silnej akcji też propagandowej i jakiegoś uzasadnienia. No i wtedy powstają te mity sarmackie, że sarmaci są od, wiesz, od tego plemiona sarmatów, a chłopi są od Hama, czyli syna Noego, który się upił i wyśmiewał, znaczy jak Noe się upił, to potem ten Ham wyśmiewał. Jakby wiesz, i dorabianie całej legendy do tego, że to nie są, że to nie jest jeden naród, nie? I że to nie jest jedno społeczeństwo. I tam był nawet taki wątek rasistowsko-antropologiczny, tak? Że były porównywane czaszki, postawy, postury, żeby rozgraniczyć. No jakby mamy XIX wiek, nie? Jakby znaczy upada, państwo polskie upada w XVIII wieku, upada po prostu dlatego, że po prostu było państwem z kartonu, było państwem teoretycznym, które szlachta nie chciała płacić podatków, miała ogólnie wyjebane na to, co się działo, ich interesowało tylko ich interes ekonomiczny i tak dalej. Ogólnie oni mieli dobrze, ale 90% społeczeństwa żyło w gigantycznej nędzy. No i takie państwo nie miało szansy przetrwać. Jest to dość oczywiste. I państwo polskie nie przeprowadziło nigdy reformy chłopskiej, czyli nie dało wolności chłopom i nie dało im ziemi. I to zrobili dopiero zaborcy. Dopiero to zrobiła Rosja, Austro-Węgry, Niemcy, Prusy i tak dalej, nie? I szlachta, która żyła do tej pory z darmowej pracy chłopów, nagle straciła pracę, nie? No bo w sensie straciła model przeżycia. Więc ona po prostu musiała wymyślić się trochę na nowo, przeprowadzała się do miast. Rozwija się przemysł w Polsce, druga połowa XIX wieku, Łódź, Warszawa, Białystok, ogólnie jesteśmy oknem na Imperium Rosyjskie. No tutaj się dużo rzeczy działo i całkiem ten rozwój był dość gwałtowny w XIX wieku. Ziemia obiecana jest przecież o tym gwałtownym właśnie rozwoju pod koniec XIX wieku i o tej szlachcie, która właśnie szuka sobie nowych zajęć, bo już życie na roli już nie jest w stanie jakby podtrzymać jej statusu ekonomicznego i kulturowego, więc szuka nowych form zarobkowania. I w miastach ona zajmuje takie pozycje, stają się adwokatami, lekarzami, buchalterami, ogólnie zajmują tak zwane inteligentne zawody. I od tego powstaje hasło polska inteligencja. I tak, czyli z tej zdeklasowanej, zubożałej szlachty, która przez te setki lat naprawdę miała w nosie wszystkich dookoła siebie, żyła sobie na tych folwarkach i miała jakby w nosie całą resztę, ona nagle staje się, prawda, inteligencją. No i żeby znowu nie stracić jakby swojej pozycji społecznej, no to ona jakby wykorzystuje swoje kontakty, ma wyższe wykształcenie, bo to są już ludzie zazwyczaj dobrze wykształceni i tak dalej. I wymyślają sobie coś takiego, co się nazywa etosem inteligenckim, czyli że oni są tutaj po to, żeby oświecać społeczeństwo. Nieść kaganek oświaty, nie? Kaganiec oświaty. To było dobre. De facto kaganiec, nie? I oni to sobie wymyślają, że i że oni będą jeszcze walczyć o niepodległość, nie? Chociaż nie wszyscy tak do końca to robili, ale jakby dorabiały sobie tą legendę, która często staje się prawdą. No faktycznie, bardzo dużo ludzi tak się zachowywało, ale jakby ogólnie jako cała warstwa, no to raczej to było dorabianie dobrego PR-u do tego. I po I wojnie światowej państwo polskie odzyskuje niepodległość i w tym momencie potrzebuje bardzo dużo ludzi, którzy mają edukację, którzy się potrafią odnaleźć i tak dalej, do nowych urzędów. I tych ludzi po prostu zasysa z tej inteligencji, tak? I o tych badaniach antropologicznych, o których wspomniałeś, które pokazuję w tym filmie, no to doszło do tego, że wiesz, wtedy się nazywała eugenika, rozwijała, nie? Cała ta koncepcja różnych ras, i to wszystko było para naukowym sosie. Tak. I oni, słuchaj, ci polscy antropologowie zaczęli uważać, że wiesz, że to są... No, że to jest, że ta inteligencja to chyba nie jest do końca ta sama rasa, co jednak ci chłopi, nie? Bo my jesteśmy z rasy, to się nazywało subnordyckiej, więc oni w ogóle uważali się za, że tam ktoś tam się sypał z Niemcem i Szwedem, a ci chłopi to są Słowianie, nie? Ale my jesteśmy tak naprawdę jedną nogą tam na zachodzie trochę, nie? Ale w sensie dosłownym, w sensie rasowym, że jakby pochodzili z innych małp, nie? Znaczy właściwie z innego szympansa, czy jak to tam nazwać. I no i jest druga wojna światowa, no jakby jest druga Rzeczpospolita, która jest państwem, która pod wieloma względami się udała, ale też pod wieloma względami się bardzo nie udała. No jakby polecam serial Król, czy w ogóle książkę Twardocha, która opisuje te niewiarygodne napięcia, biedę, skrajności szalejący, antysemityzm i tak dalej, ale też przede wszystkim, czego akurat w tym serialu nie ma, a to jednak chyba dość istotne, niewiarygodną nędzę większości mieszkańców tego kraju. Bo chłopi przed wojną naprawdę mieli przerąbane w Polsce. To, że umierali z głodu, to, że chodzili boso, to była absolutna norma, nie? Były bunty chłopskie w ogóle w II Rzeczpospolitej. No to jest długa historia. W każdym razie pojawia się II wojna światowa. Arystokracja jest, że tak powiem, wyrzucona przez komunistów, Żydzi, którzy stanowili takie mieszczaństwo, można powiedzieć, część burżuazji, zabici, Niemcy, którzy byli też stanowili dużą część tej burżuazji, no wiadomo, musieli się wyprowadzić albo też zostali zabici, no i właściwie zostaje tylko ta inteligencja jako jedyna klasa, która jakkolwiek ma, można powiedzieć, jakikolwiek umiejętności, kapitał społeczny, wykształcenie i tak dalej. I znowu te władze komunistyczne, tak, znowu muszą na kimś się oprzeć, tak? Bo nie mogą funkcjonować w zupełnej próżni, nie? No i jakby inteligencja jakby wchodzi w ten system. No i o tym jest na przykład, wiesz, no o tym jest film Wajdy Popiół i Diament, tak? O bezsensowności kontynuacji walki i o tym, że ta inteligencja musi się dogadać de facto z tą nową władzą, no bo nie będziemy siedzieć 5 lat w lesie, tylko trzeba zacząć żyć normalnie, nie? Jakby, bo trzeba odbudować Polskę, żyć, kochać i tak, no normalne, nie? I znowu kto dokonuje awansu większości polskiego społeczeństwa? No ci straszni komuniści. Moja babcia, o której wspominałem na początku tego wywiadu, jeśli go posłuchacie do samego końca, to dowiecie się, że moja babcia była pierwszą osobą, która rozdała chłopom ziemię na Podlasiu. I ona doprowadziła reformę rolną jako jedna z pierwszych do końca. I to był naprawdę skok cywilizacyjny, bo ci ludzie naprawdę żyli w niewiarygodnej nędzy w II RP. I od władzy komunistycznej, czyli jakby można powiedzieć też od zaborców pewnego rodzaju, no bo mówmy się, że to Rosjanie przyprowadzili moją babcię do Białego Stoku. Nikt jej tam nie wybrał. Tak? Z Kazachstanu, tak? Z Kazachstanu czy tam z Tadżykistanu, już nie pamiętam. Na polach bawełny pracowała całą wojnę. I ona dokonuje tej parcelacji tych majątków ziemskich, tej arystokracji, arystokracja aut i znowu zaborcy i to znowu jakby ludzie spoza naszej elity znowu przyprowadzają ten postęp, nie? W sensie znowu dają coś ludziom, tak? W sensie tym większości ludziom. I to jest ten mindfuck, w którym żyjemy, tak? Że jakby nasze elity zawsze były zawsze były w opozycji do tych spraw społecznych, zawsze były w opozycji do tego, żeby poprawiać los większości ludzi, ale nie wykształciła się nigdy żadna inna grupa, która byłaby w stanie, że tak powiem, przewodzić intelektualnie, pełnić tą funkcję elity. Komuniści próbowali to zrobić, tworząc nomenklaturę, tak? Czyli właśnie, nie wiem, no, Leszek Miller i spółka, tak? To są jakby ci ludzie, czyli to są... którzy zawdzięczali karierę partii, którzy byli... Jakby... czyli jakby od drugiej strony wykształcać tę elitę. Tak, znaczy jakby oni mieli własny program, jakby wiesz, brali właśnie takich ludzi, wiesz, z chłopskiego pochodzenia często, dawali im wykształcenie, dawali im tego i potem ich wciągali do systemu i dużo tych ludzi jakby, no, ogromna rzesza tych ludzi była wierna jakby temu systemowi do samego końca, tak, no jakby, wiesz, no bo zawdzięczali im wszystko, no cały awans i tak dalej. No i to, co się wydarzyło jakby w 80. i wiesz, i potem masz historię opozycji jakby w PRL-u. No jak patrzysz na tą opozycję, tak, 56 rok Poznań, robotnicy. 70 rok Wybrzeże, Robotnicy. 76 rok, Radom Ursus, tak naprawdę dużo więcej miejsc, robotnicy. 80 rok, Solidarność, robotnicy. I de facto jedynym taką ruchawką wywołaną przez inteligencję, która była jakby, no, gdzieś się wydarzyło, to był 68 rok, tak? To były te protesty studenckie, ale to było bardzo ograniczonej skali jednak i jakby... I wydarzyło się raz. No i powstaje Solidarność w 80 roku i ona powstaje w kontrze do inteligencji. To jest bardzo ciekawe, że jakby ta inteligencja, ona do końca, jak przyjechał, wiesz, jak Tadeusz Mazowiecki, znaczy do końca to przesadzam, ale jak Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Gieremek przyjechali do Stoczni Gdańskiej, dołączyli do protestujących robotników, to oni przyjechali z jedną rzeczą w głowie, żeby wybić im z głowy postulat legalizacji Solidarności. Mhm. Że oni nie wierzyli, ale z drugiej strony nie chcieli tworzyć sobie takiego konkurenta, który, gdzie władza polityczna wydarłaby się z rąk inteligencji i weszłaby w ręce robotników. Robotnicy ich przekonują bardzo szybko do tego, że jednak my tu po to jesteśmy i po to strajkujemy, żeby zalegalizować Solidarność, ale sam fakt, że Jacek Kuroń, Adam Michnik, wszyscy ci główni inteligenccy bohaterowie nasi dzisiejszych dni, oni wszyscy byli przeciwko temu na początku, nie? I to bardzo dużo ci mówi, bo to ci tłumaczy, co się wydarzyło później. Potem mamy Karnawał Solidarności, mamy program Solidarności, który jest, no można powiedzieć, anarchokomunistyczny, anarchosyndykalistyczno, nie wiem, no bardzo socjaldemokratyczny na pewno, gdzie oni chcą w ogóle, wiesz, rady zakładowe, samorządy pracownicze, w ogóle, wiesz, to się nazywało, ich program się nazywał Samorządna Rzeczpospolita i to był absolutny, to naprawdę była trzecia droga między komunizmem a kapitalizmem i oni to zrobili, przygłosowali, uchwalili, no ale wchodzi stan wojenny, nie? No i ten Solidarność jest rozjechana czołgami, i na lata po prostu kraj zapada w absolutnym marazmie. I w 89 roku dochodzi do wykolegowania robotników, bo przy okrągłym stole te postulaty Solidarności, tej pierwszej Solidarności, one są gdzieś tam powtórzone. Ale ale w momencie, kiedy tworzone są listy wyborcze do pierwszego sejmu kontraktowego, to inteligencja wycina robotników z list. I jak masz w 89 roku, w grudniu 89 roku, Leszek Balcerowicz proponuje swój program reform gospodarczych, tak? Już one były naprawdę bardzo bolesne, przede wszystkim dla wielkich zakładów przemysłowych, dla tej całej bazy Solidarności one były przede wszystkim bardzo bolesne. To kto jest na sali plenarnej? Inteligencja i nomenklatura. I można powiedzieć, że to de facto był zamach stanu trochę, nie? W sensie, że dogadała się dwie grupy elit ponad głowami tych, którzy doprowadzili do tej wolności, nie? I ten mindfuck, który żyjemy, te wszystkie różne rzeczy, to co robi PiS, nie? Ta krytyka sobie transformacji, jakby to wszystko, kłótnia o lustrację i tak dalej, to wszystko się bierze z tego momentu, z tego kluczowego momentu, kiedy do stolika po prostu wykolegowano robotników, wykolegowano chłopów, wykolegowano tych wszystkich, którzy pracowali siłą najemną, tak? Którzy byli po prostu... I to był ten moment zdrady elit, który nastąpił. No i po 89 roku mamy już nie przerwanie, mamy rządy, tylko, prawda, ludzi, którzy się rekrutują z inteligencji, Platforma Obywatelska i Porozumienie Centrum, to nie wiem, czy wiesz, ale w 90 roku oni mieli stworzyć razem partię i się nie dogadali tylko dlatego, bo tam poszło o władzę, nie? Ale oni mieli dokładnie takie same poglądy na gospodarkę, na społeczeństwo i wszystko. To były elitarne kluby, I tak naprawdę linie podziału przebiegały, a ci byli z Warszawy, a ci byli z Gdańska, a ci się lubili z Wałęsą, a tam ci się nie lubili z Wałęsą, wiesz, jakby, rozumiesz, znaczy, że tam nie było konfliktu o to, jaka ma być Polska, no tak. Tylko tam była konflikt, która klika przejmie władzę, nie? I de facto do tej pory my, po tych 30 latach, cały czas, przez to, że tego nie nazwaliśmy, nie opisaliśmy tego, co się wydarzyło, cały czas jakby, wiesz, kręcimy się w kółko, nie? Jak mówiłeś tą końcówkę, to mi się przypomniały te kluby Gazety Polskiej, wcześniej wspomniane, Jezus Maria. Czyli tam się będą kształciły kolejne sympatyczne... PiS wyjechał na resentymencie wobec transformacji, tak? Znaczy wyjechał na tym, że bardzo wiele ludzi zostało pokrzywdzonych przez tą transformację. I mimo że to przecież to Kaczyński przeprowadzał tę transformację. Kaczyński też głosował za planem Balcerowicza, wiesz, o co chodzi. Tak, no, ale teraz jesteśmy, wiesz, krytykami, nie? Ale oni jako jedyni tą emocję skanalizowali i wiesz, moja promotorka mówi, że 500+ to są reparacje za transformację. I coś w tym jest, że to jest wypłata polskiemu społeczeństwu odszkodowania za tą traumę gigantyczną, jaką była transformacja tego 20% bezrobocia, które otrzymywało się w kraju do wejścia do Unii Europejskiej, tych milionów ludzi, którzy wyemigrowało, tych tysięcy samobójstw, przede wszystkim mężczyzn, bo to mężczyźni się popełniali samobójstwa, zagłady małych i średnich miast, zagłady PGR-ów, zakładów przemysłowych. Oczywiście my dzisiaj jesteśmy mądrzy po latach, tak? Ale można to było zrobić inaczej. Naprawdę można było to zrobić inaczej. Bardzo ci dziękuję. Fajnie było. Fajnie było, naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dużo wątków. Dajcie znać. Wiadomo. Fajnie się było spotkać. Mam nadzieję też, że dla tych z was, którzy no, na przykład nie wiedzieli, że masz kanał, że robisz rzeczy, to jest zachęta. Dla tych, którzy cię nienawidzą, to nie trzeba zachęcać, bo oni na pewno już tu są. Także fajnie, wszyscy jesteśmy razem, jest git. Ale nie, spoko. Bardzo ciekawie, więc myślę, że to, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy o różnych rzeczach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będzie się dobrze słuchało. Super, dzięki bardzo.